Cześć siemaneczko, tutaj kolejny podcast Loco of MMA. Dzisiaj ze mną jest Szymon Słoń, typem MMA.pl. Cześć siemano. Tam. I co, dzisiaj sobie omówimy głównie galę jubileuszową KSW 100. Poza tym wspomnimy trochę o walkach Polek i Polaków, które się odbyły w minionym czasie. Jak starczy czasu też omówimy walkę Marcina Tybury. Co, to lecimy od początku, gala KSW 100. W ten weekend w Gliwicach i kartę rozpoczyna Adam Brysz z Nikolajem Biwolem. Tutaj chciałbym, żebyś ty zaczął. To kto jest twoim faworytem w tym pojedynku? Ogólnie jeśli chodzi o takie wskazanie faworyta, to po tym jak sobie przejrzałem te pojedynki Brysza ostatnie i Biwola, to nie mam, nie wskażę tutaj faworyta konkretnego, chociaż bliżej troszeczkę jest mi do Biwola. Uważam, że Jego ostatnie zwycięstwo z Hugodu. Kurde, to tak jak się ogląda ten pojedynek, to Hugo przegrał trochę na własne życzenie. Ja nie odbieram tego świetnego knockoutu Bryszowi, ale to tam Du przegrał mocno ze sobą. Uważam, że tam problemy były mentalne już w tej drugiej rundzie, jak Brysz go napoczął. Bo pierwsza runda była pod kontrolą, chyba z tego sobie przypominam Hugo w tamtym pojedynku. Fajnie Brysz wyglądał w tym starciu, ale nadal jednak Adam ma 37 lat i uważam, że pewnego poziomu nie przeskoczy. A Nikolaj Biwol jest zawodnikiem, którego ja nie doceniałem trochę. Wtedy jak robiliśmy to typowanie, pamiętam we Francji, to stawiałem na NDI, ja wiesz jak ten pojedynek wyglądał. Była bardzo bliska walka, wcale źle tam się Biwol nie zaprezentował. Ostatni pojedynek na heksagonie miał trochę Biwol problemów, ale udało się tam wygrać przez poddania, chociaż pierwszą rundę tam przegrał. No, obaj zawodnicy jest taka właśnie niewiadoma. Z jednej strony Brysz może wyglądać kapitalnie, ale też pamiętamy walkę Adama z Piotrkiem Kasprzakiem. Nikolaj Biwol jest jednak zawodnikiem dosyć perspektywicznym i też ogarnia dobrze parter. Stricte na nogach, po tym co zobaczyłem w pojedynku z Biwola, choćby z NDI, to Biwol ma tutaj duże szanse powalczyć stójkowo i myślę, że tutaj będzie raczej szukał rozwiązań stójkowych Mołdawianin, no bo jednak wiadomo, że Adam Brysz w tym parterze jest mega kotem. No Biwol też nie jest zawodnikiem, który jest słabym gościem w parterze, ale no myślę, że tam ten poziom lepszy Brysza będzie prawdopodobnie widoczniejszy. Też Brysz tam chyba wodzi się z judo też, z tego co wiem, więc to raczej problemy. Tak, kadrowicz były, no. No, także dla mnie bliska walka. I powiem szczerze, że tak trochę podchodziłem do tego pojedynku, jak zobaczyłem na karcie, że ci obaj zawodnicy nie zasługują. No Brysz zasługuje na pewno po tym ostatnim świetnym pojedynku. No Biwol może nie do końca, ale Biwol jest jednak zawodnikiem, tak jak mówię, perspektywicznym. To nie jest zły zawodnik. Ja po raz kolejny się podejrzewam, że przekreślałem go w tym starciu z NDI i co dla mnie pod kątem pieniężnym wyszło dobrze, bo się udało NDI wygrać, ale wiesz jak ta walka blisko wyglądała. Tak. Dla mnie 50-50, ale jakbym miał wskazać to minimalnie Biwol. Uważam, że w stójce będzie miał swoje narzędzia. No Adam Brysz miał problemy z tym Du w pierwszej rundzie. Ta pierwsza runda była totalnie pod kontrolą. No tam Du, tak jak wspomniałem, się powtarzam, trochę mentalnie ze sobą przegrała ten knockout kapitalny Brysza. Liczę na dobry pojedynek. Dla mnie minimalnie 51-49 Biwol. Dla mnie też wydaje mi się, że ten pojedynek jest na papierze bliski. Tylko ja się nie zgodzę z jedną rzeczą na pewno, którą ty powiedziałeś, że kontrolował Hugodu, bo z tym się nie zgodzę. Oczywiście on wygrał pierwszą rundę, ale tam od drugiej połowy rundy bardzo dużo trafiał Adam Brysz i sprawił mu mocne problemy, ale jest jeden aspekt tego pojedynku, o którym moim zdaniem ty zapomniałeś. Mówimy, jak wyglądał. Pamiętajmy, że gość wstał z kanapy, no tak. W tym przypadku akurat z obiadu, pojechał na galę, więc wiesz, jak to jest, tam nie było żadnych przygotowań, tam po prostu, wiesz, tam nie mógł nawet, wiesz, gdzieś, to nawet nie było, wiesz, że wziął tydzień wcześniej, że mogli stąd dogadać się, że dobra, cię będziesz poruszał, czy będziesz tutaj, tylko on po prostu poleciał na totalny żywioł, oglądając walki Du na telefonie, jak jechali, więc wiesz, tam po prostu planu nie było żadnego. Ja uważam, że oczywiście Biwol jest lepiej ułożonym zawodnikiem w stójce, bo jednak Adam ma troszeczkę chaotyczną trochę tą stójkę, ale potrafi trafić przede wszystkim. No, pokazał też, że jak tam się go nie trafi, tak jak Kasprzak mocnym ciosem czy kopnięciem, to potrafi wytrzymać, bo Du też trochę dostawał i no, nie był tak naprawdę mocno gdzieś tam zagrożony. Potrafił też wyjść z tego parteru. No też, jak wspomniałem, Adam to jest były kadrowicz judo, no, zawodnik, który też przez te lata od swojego debiutu nie leżał, tylko cały czas trenował i tak dalej, więc tu trochę to widać. Wszystko zależy od tego, jak wydaje mi się, że też Adam podejdzie do tej walki, bo ja uważam, że też powinien w tej stójce ostrożnie. Wiadomo, on też leci na takim, moim zdaniem, hype'ie po tej jego ostatniej właśnie walce i będzie chciał pokazać po prostu się jak najlepiej, tym bardziej, że jak wiemy, jest o co walczyć, 100 000 bonusów, więc
Wydaje mi się, że też Passos, jak wyglądał w tym pojedynku na Fenie i jak wyglądał w tym pojedynku z Du, to będzie chciał, żeby ta walka była widowiskowa, ale nie zdziwi mnie to, jak Adam będzie chciał tą walkę sprowadzić do parteru i tam utrzymać, bo z tego gdzieś tam się pojawiają gdzieś tam głosy, to on gdzieś na ten parter mocno, mocno stawia i tu może być duże, duże zagrożenie. Bivol jest zawodnikiem, tak jak powiedziałeś, perspektywicznym. Fajnie się rusza. Wiadomo, też te walki nie wszystkie wyglądają tak, jak powinny gdzieś tam wyglądać, no, ale pamiętajmy też, że to jest zawodnik, który się dopiero rozwija. On wchodzi w ten świat. Po tego mimo wszystko nie można powiedzieć o Bryszu, no, który oczywiście ma ten rekord mały, no, ale pamiętajmy, że była tam duża przerwa, jednak w tym świecie jest cały czas, on cały czas gdzieś tam trenował z zawodnikami choćby Silesiana i tak dalej, więc on już w tym świecie troszkę bardziej jest, może być w pewnych elementach bardziej ułożony. Pamiętajmy kwestia kondycji i tak dalej. Ja też w ogóle uważam, że Bivol ten pojedynek Zendaya wygrał z tego według mnie, lub przynajmniej to była taka bardzo, bardzo bliska walka. No ja to stawiam odwrotnie jak ty, minimalnie na Adama Brysza, ale no, to, tu może się wydarzyć wszystko też, mówię, wszystko zależy, jak oni będą chcieli do tego pojedynku podejść. Na pewno Adam w ostatnim pojedynku pokazał, że jest to zawodnikiem twardym. No, też wydaje mi się, że mentalnie też jest zawodnikiem mocnym, bo wychodząc mimo wszystko do Hugo, który jest perspektywicznym dalej zawodnikiem, na 3 godziny przed galą, no to trzeba mieć po prostu duże jaja i naprawdę być zawodnikiem mocnym, mocnym mentalnie, więc zobaczymy. W ogóle no to pojedynek mocno gdzieś tam spadała krytyka takich hardkorowych fanów, też mi się wydaje, ale według mnie to jest dobre otwarcie tej gali. Ja tak, też się zgadzam. Tak trochę się, ja też miałem takie podejście na początku, ale jak się przyjrzałem w sumie walką, no to taki właśnie pojedynek, który może pójść w każdą stronę i właśnie jeszcze super ten ruch zrobili też z tymi free fightami na YouTubie, że to właśnie takim pojedynkiem efektownym mogą właśnie jeszcze dodatkowych tych potencjalnych kupców pay per view przyciągnąć, więc to jest bardzo fajnie też, uważam, rozegrane. No tak, dwie te walki będą na YouTubie, to jest też super ruchem, ale już nie przedłużając, no jak gdzieś tam stawiam, jak Adam, to albo jakaś decyzja, ale nie zdziwi mnie gdzieś tam, jak on to coś wyciągnie przed czasem. Dobra, druga walka to jest Dawid Śmiłowski, Aymar Gujch. Powiem tak, ja przed tą walką gdzieś tam mówiłem, że nie przekreślać tego Gujcha, nie przekreślać. Dzisiaj sobie obejrzałem jego chyba ze 2-3 waleczki i taki highlight, który jest na YouTubie i dalej go nie skreślam, ale jakoś Śmiłowski mi się zrobił jeszcze większym faworytem niż myślałem. Oczywiście nie należy, bo to jest zawodnik dosyć duży na tą kategorię, czy obaj są w ogóle dosyć duży, ale Śmiłowski to jest w ogóle freak pod tym względem, jeśli chodzi o warunki fizyczne. No ja myślę, że Dawid Śmiłowski no, rozmontuje Gujcha i nie będzie miał z tym, wydaje mi się, że większych problemów. Wiadomo, gdzieś tam największym mankamentem Dawida były zawsze te zapasy, co wychodziło choćby w walce z Patrykiem Kaczmarczykiem. Ale no jest dużo lepiej jeszcze w stójce, jest bardziej ułożony. Przede wszystkim Gujch robi bardzo dużo błędów w tej stójce. Nawet jak po akcji, którą on zaczyna, wygrywa, to on bardzo opuszcza te ręce. A przy Dawidzie takich błędów robić nie może, bo Dawid ma naprawdę tę stójkę naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Świetnie, świetnie kopie, świetnie, świetnie trzyma dystans i będzie potrafił wykorzystać te luki. W ostatniej walce z Koperą pokazał, że potrafi rozłożyć siły na 3 rundy. Dobrze pracować. I wiadomo, ten też prób mimo wszystko Koper nie było chyba aż tak dużo z tego co pamiętam, tego do parteru, ale jednak było to ładnie zneutralizowane, więc ja gdzieś wierzę, że troszeczkę Dawid po przejściu z kategorii 6-6 do tej troszeczkę poczuł wiatru w żagle, że nie musi zbijać no, ogromnych ilości kilogramów i to naprawdę będzie nowy Dawid Śmiotki. Wiadomo, już nowy to już był też w walce z Koperą, ale jak gdzieś tak jakby, jak patrzę jego umiejętności, to gdzieś naprawdę to może być topowy zawodnik KSW już za chwilę. Szkoda, że nie doszło do tej walki z Marcinem Heldem, ale wiadomo, jeden klub i tak dalej, bo to byłoby kapitalne starcie. Na pewno też musi, tak jak powiedziałem, uważać na zapasy, uważać też naprawdę trochę na clinch. No i naprawdę no, nie można też dać Gujchowi rozkręcić, bo jak on też pójdzie za mocno do przodu, to też może być taka chaotyczna walka, którą oczywiście Dawid lubi, ale no jednak gdzieś tam Aymar potrafi uderzyć, potrafi dobrze kopnąć, też się w tej stójce
w stójce dobrze czuję, mimo tego, że uważam, tak jak powiedziałem, że stójkę ma na gorszym poziomie. Przede wszystkim tu defensywa u niego leży, to ofensywa jest na poziomie naprawdę solidnym, też kondycyjnie wyglądał dobrze w swoich walkach, no ale tutaj jakoś jestem przekonany, że Dawid sobie poradzi gdzieś tam bez większych problemów i 75 do 25 według mnie na Dawida Śmieckiego, ale to może być również dobra walka, jeśli Głuch nie będzie chciał kogoś tam zamulać, a on raczej takim zamulaczem raczej nie jest, więc tu możemy zobaczyć kolejny dobre starcie. Szymon? Jeśli chodzi o ten pojedynek, to akurat mnie ten pojedynek najmniej interesuje na tej karcie. Uważam, że to jest najsłabsze, tak nazwiskowo najsłabsze zestawienie. I też tutaj podzielam twoje zdanie, bo uważam, że Dawid Śmiałowski ma tutaj wszystko, żeby wygrać. W ogóle przechodząc do tej kategorii piórkowej, to jak powiedzieć, w tych gabarytach ścinanie do tego limitu, to jest w ogóle kosmos. I to jest wielokrotnie już w ogóle i w polskim światowym MMA były takie sytuacje, że właśnie ci zawodnicy, którzy ścinali dużo, szli do kategorii wyżej. Rzeczywiście prezentowali się w tej kategorii zajebiście i no tutaj Dawid Śmiałowski już pierwszy pokazał. Wiadomo, że Bartek Kopera też nie był jakimś wielkim wyzwaniem, bo tutaj gameplan był prosty, utrzymać to na nogach, wypunktować, bo jednak gabarytowo Dawid Śmiałowski jest ogromnym zawodnikiem, on świetnie korzysta z tych gabarytów, ogólnie ze swojej bardzo dobrej techniki w stójce. Jeśli chodzi o Aymar Dagui, no rzeczywiście Francuz. Ja nie uważam, że na przykład, tak jak ty powiedziałeś, że jest w stanie tutaj, no trochę tak wywnioskowałem, bo powiedziałeś, że on ma cios, ale nie wydaje mi się, żeby pojedynczym strzałem był w stanie znokautować Śmiałowskiego. Tutaj nie obawiam się jakoś jego stójki. Czy tutaj w parterze jest w stanie zagrozić? Nie wiem, powiem szczerze. Wydaje mi się, że nie ma też jakichś wielkich argumentów tutaj. Wiesz, Szymon, sorry, że ci przerwę, ale nie, mi nie chodziło o to, że ma szansę go pojedynczym ciosem jakby skończyć, tylko wiesz, jak pójdą oboje w taką chaotyczną wymianę, co Gujk też lubi inicjować, to wydaje mi się, że wiesz, tam zawsze wiesz, ciosem może nawet nie tyle, że wiesz, go zgasić, ale gdzieś go zamroczyć i gdzieś tam pójść do przodu akcją, a Dawid pokazał, że gdzieś tam jak się mocniej otwiera, to są gdzieś tam czasami miejsce dla rywala, nie? No tak, ale ty przerwałeś mi myśl troszkę i już tak przychodzą, że do samego konsensusu mojej wypowiedzi. Ja uważam, że jeśli Dawid Śmiałowski podejdzie z takim gameplanem, jak to miało miejsce z Koperą, to łatwo powinien tutaj Gicha wypunktować. I w sumie nie ma co się rozgadywać. Gich nie jest słabym zawodnikiem, ale to jest ogólnie fajny test dla Dawida jednak mimo wszystko, bo jednak sporo tych zwycięstw w ostatnich latach Francuz miał. Fakt faktem, jak spojrzę na tych jego rywali, no nie byli to zawodnicy najwyższych lotów. Bardzo brzydka walka z Barrio, pamiętamy ten pojedynek. No ale to też z racji tego, że no Barrio głównie dążył do tego klinczu i tak dalej. Mam nadzieję, że to nie będzie brzydka walka. Ja stawiam na Dawida Śmiałowskiego. Myślę, że chyba przez decyzję bezpieczne zwycięstwo, bo jednak, tak jak mówię, Dawid na nogach świetnie korzysta ze swojej i techniki, i ze swoich gabarytów. I w sumie, no, czego tutaj więcej chcieć? Dawid Śmiałowski decyzja, uważam, i bardzo wyraźnie faworytem jest Dawid. Dawid jest bardzo dobrym zawodnikiem, gościem, który myślę w przyszłym roku już też będzie. Zresztą też wystarczy spojrzeć, z jakimi zawodnikami był zestawiany i pojedynki wypadały. No fakt faktem z Ruchałą to było w kategorii piórkowej, ale już też szkoda tej walki z Rzębijewem, bo mówiłeś o walce z Heldem, ale przede wszystkim szkoda też pojedynku z Rzębijewem, który był zakontraktowany wtedy, bo tutaj też dużo by nam powiedziała ta walka z Francuzem i o Francuzie i o Dawidzie, bo to był rzeczywiście dobry test. No z Bartkiem Koperą białowym trochę, no wyglądało to tak, jak wyglądało. No już nie rozwijając się, Dawid Śmiałowski też w takich podobnych proporcjach uważam, że Giga raczej Dawidowi nie zagrozi. Okej, teraz możemy iść dalej, w sumie do najlepszych 8 pojedynków na tej gali, bo też jak te dwie traktuję trochę jak taką przystawkę. Kolejną walką to będzie Igor Michaliszyn, Madars Fleminas. Bardzo fajna walka dla Igora. No w końcu Igor dostaje zawodnika stopu tego KSW, tak naprawdę jednego z najmocniejszych zawodników w swojej karierze od lat. Bo Igor, mimo tego, że ja go bardzo lubię, to jest super chłopak, super zawodnik, to trzeba pamiętać, że on naprawdę od dawna nie miał sportowego wyzwania. I to trzeba powiedzieć, wiadomo, poza Adrianem Bartosińskim, ale wiemy, jakie były kulisy tego pojedynku. Tak naprawdę ostatnim zawodnikiem, z którym, no takim przynajmniej solidnym, z którym wygrał Igor Michaliszyn, to był Georgi Valentinow. 3 lata temu na gali IFM Show, a tak naprawdę, no to, a już od tego czasu troszeczkę minęło, wiadomo, kontuzje i tak dalej, więc tak dalej, ale powiem szczerze, że to będzie ciężki pojedynek dla Igora, mimo tego, że bardzo go cenię, uważam, że jest naprawdę topowym
jeśli chodzi o skille zawodnikiem kategorii półśredniej, to tutaj naprawdę musi uważać, bo Minas pokazał, że o, mój pies się przeciwstawia, żebym dokończył typ. No, Fleminas jest naprawdę świetnym zawodnikiem, pokazał, jakim jest dobrym zawodnikiem w stójce. Jest na pewno groźny. Też wszyscy pamiętam, że za którym Szczepaniakiem go skreślali, a on pokazał, że tę umiejętność ma. Kondycyjnie wydaje mi się, że będzie gdzieś tam wygrywał Igor, ale kurczę, no ciężka walka, ciężka walka. Też wydaje mi się, że Michaliszyn będzie chciał skorzystać z tych swoich umiejętności parterowych, które są na naprawdę wysokim poziomie, nie? Jeszcze wracając do stójki, no Igor widać, że się w tej stójce rozwija. Mają taką klarowną, fajną. Kurczę, ale tu będzie musiał naprawdę, naprawdę uważać, jak powiedziałem, Fleminas też jak się przyceluje, trafi, to może być naprawdę ciężko. No ja bym gdzieś sugerował Igorowi, że gdzieś tam powinien trafić do parteru i tam sobie powinien go na nim spokojnie pracować, ale też wydaje mi się, że Igor będzie chciał pokazać po tej trochę wpadce z Otonem Jasem, mimo tego, że ją wygrał, będzie chciał pokazać coś więcej i nie wiem, czy jak on właśnie będzie się za bardzo chciał pokazać, za bardzo chciał się rozwinąć, to tutaj jakiś strzał od Fleminasa może polecić. To jest bardzo trudna stylistyczna walka według mnie dla obu, bo no, tak naprawdę no, Fleminas też jakby nie miał jakby w ostatnim czasie takich zawodników parterowych za bardzo tam z Andrzejem Grzybikiem. Były chyba jakieś akcje parterze, co nie Szymon, tego co pamiętam. Tak, tam no, na ten obalał. Grzybika. Tak. Tak. No i właśnie to musiałem się upewnić i tutaj no Igor będzie chciał powalić, to wydaje mi się, że go powali, tym bardziej, że Igor jest teraz gdzieś tam na świeżo po treningach w Stanach Zjednoczonych, w Killcliffe, gdzie też pewnie trenował z wieloma topowymi zawodnikami świata. I kurczę, no ciężka walka, minimalnie stawiam, znaczy minimalnie, tam 60 do 40 na Igora Michaliszyna, bo ma wszystkie argumenty, żeby to wygrać, zwłaszcza w tych aspektach parterowych, gdzie Igor jest tam naprawdę mocny, tą kontrolę ma fajną, mimo tej wpadki z Adrianem, gdzie tam było poddanie. To uważam, że to naprawdę się trzeba z nim liczyć, ale tutaj na pewno bym uważał na miejscu, tak jak powtórzę jeszcze raz, na miejscu Igora uważałbym stójce, bo Madar już pokazał w wielu pojedynkach, że jest naprawdę super stójkowiczem. Wydaje mi się, że jest dość mocnym czasem, co pokazał mniej więcej właśnie z Arturem Szczepaniakiem. No, to tyle z mojej strony. Szymon? W sumie ty wyczerpałeś w sumie temat. Ja osobiście uważam, jak sobie tak analizowałem pojedynki właśnie obu dzisiaj, to myślę, że właśnie trzeba będzie przede wszystkim uważać na ten pojedynczy strzał Fleminasa. Fleminas jest kreatywnym bardzo stójkowiczem, co właśnie pokazał w starciu ze Szczepaniakiem, ten łokieć kapitalny tam. I ogólnie jak się ogląda jego walki, ja akurat już którąś walkę analizuję Madarsa w KSW i tych walk jego, obejrzałem sporo w Cage Warriors, bo są dostępne bez problemu. Wiesz co, ja uważam znowu po raz kolejny, że to będzie bezpieczny pojedynek dla Igora. Igor będzie kontrolował w stójce, nie może dać się trafić jakimś właśnie czymś pojedynczym, plus do tego będzie szukał pewnie swoich szans w parterze. Amada Sleminas, widziałem, się przygotowywał pod kątem zapasów dosyć mocno, więc tutaj może to być też walka stójkowa, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale skoro Andrzej Grzebyk był w stanie obalać i Artur Szczepaniak też pod koniec pierwszej rundy, chyba z tego co pamiętam, obalił Fleminasa tam, jak po jakieś poddanie wtedy poszedł na nogę, to, ale myślę nadal tak już pod kątem stricte typu, to uważam, że Igor Michaliszyn bezpieczną decyzją to wygra. Myślę, że tutaj nie ma co z tak niebezpiecznym gościem gdzieś tam jak Fleminas wojować w stójce. Zobaczymy, jak właśnie będą wyglądało to tak defense Fleminasa. Bardzo ciekawy pojedynek, tak reasumując, ja się nie nabiorę na Igora, że Igor tutaj znowu wjedzie i będzie wyglądał fenomenalnie, to jest czasem tutaj sobie łatwo i uważam, że mając na tyle dobre skille, bo to jest skillowo bardzo dobry zawodnik, to uważam, że powinien robić swoje po prostu, nie podpalać się pod kątem jakiegoś tam skończenia, obalać, punktować i wygra to na punkt. No i tak naprawdę no, ta walka pokaże też, w którym miejscu jest Igor, jeśli chodzi o top KSW, który teraz ta kategoria 7-7 stała się naprawdę bardzo, bardzo mocna, ale też wiesz co, wydaje mi się, że to on będzie miał coś takiego z tyłu głowy, że no, nie ma co się oszukiwać. Tutaj to będzie ważne, w jakim stylu on ten pojedynek wygra, bo no jeżeli to będzie super walka, to może być pierwszym pretendentem do walki o pas 7-7 już niedługo.
Słuchaj, to może być super walka, ale to nie, może być też super walka na pełnym dystansie. To jest, wiesz, niepowiedziane, oby to nie były takie nudy jak Żasty, bo jeśli się zaprezentuje dobrze, przekrojowo i będzie obalał, i będzie w tej suite wyglądał dobrze i wygra w dominujący sposób, w fajnym stylu, o to okej, okay, ja nadal gdzieś tam będzie tym pretendentem. Chociaż ja uważam, ja mam swoją teorię co do tego, jak to może wyglądać za niedługo w tej kategorii półsiedniej, ale nie będę na razie tutaj. Znaczy może mogę powiedzieć. Mów! Nie stać na te rozmowy prywatne na podcaście, czy ty kiedyś powiedziałem. No. Znaczy mi się wydaje, że może być tak, że Bartosz zawalczy z Palmasę drugą walkę. I tutaj mamy dwa eliminatorki tak naprawdę do walki o jakiś interim. Takie mam jakieś wrażenie, że tak może być. Jest Michaliczny Feminas, Grzebyk Zalewski, może to tak wyglądać, ale to jest tylko moja jakaś tam teoria spiskowa, ale uważam, że tak może być. Ja uważam bardzo, bardzo podobnie, ale również uważam, że nie wykluczam, że Andrzeja Grzebyka w KSW w przyszłym roku już nie będzie. No tak, tak, też. To jest według mnie bardzo, bardzo prawdopodobne, ale to już bliżej może Andrzeja o tym pogadamy. Kolejna walka, Piotr Kuberski, Damian Janikowski, tutaj pozwolę sobie, żebyś ty zaczął. Ale powiedz mi, czy na początku, czy uważasz, że Damian ma jakiekolwiek szanse w tym pojedynku? No bo trzeba powiedzieć, że internet wydał wyrok. Już jak ta walka została ogłoszona, że to będzie miazga. Jeszcze na dystansie 3 rund uważam, że bardzo realną decyzją może to się zakończyć również. Znaczy tak, pod kątem stricte stójkowym, no to tutaj Damian Janikowski nie ma jakiegoś większego podejścia, ale no powiem sobie uczciwie, że Piotr Kubelski, te jego zapasy nie są jakoś strasznie przetestowane ani w KSW, ani na poziomie fajnu również, z tego co przypominam. No jest, zrobił się taki mit potężnego Piotra Kubelskiego po tych dwóch świetnych wygranych KSW, gdzie też no, z Bartkiem Leśko były trochę problemy w pierwszej rundzie wtedy. No Michał Matera, wiadomo, tutaj został rzucony, mocno na pożarcie, bo to jednak zawodnik mocno i wyeksploatowany i dosyć wiekowy i przykro się oglądało starcie Piotka z Michałem, co też widać trochę po tych emocjach, które się tam towarzyszyły Piotkowi Kubelskiemu po tej walce. No tak, Damian z Piotkiem, z Pawłem Pawlakiem, wiadomo, tutaj Paweł Pawlak jest kapitalnym stójkowo zawodnikiem, który świetnie korzysta z swoich gabarytów, no nie ma tej żyłki finishera takiej, ale no potrafił Damian znowu zobaczyć Tomka Romanowskiego, no wiadomo, że to też nie jest, znaczy tak pod kątem, wiadomo, to są obaj zawodnicy, którzy korzystają ze swojej stójki, no jednak gabaryty to jest całkowicie inne, bo Piotrek Kubelski jednak jest dużo większym chłopem od Tomka i ten zasięg, to jest w ogóle kosmos, to w ogóle Tomek Romanowski wykorzystywał, ten skracanie dystansu przy tak krótkich rękach, to też w ogóle jest coś, no takiego, ciężko znaleźć takiego zawodnika drugiego, który by tak dobrze korzystał z tego. Wiesz co, uważam, że może być tak, że Damian Janikowski będzie obalał w tym pojedynku, bo no tak jak mówię, Piotra Kubelskiego zapasy nie zostały zweryfikowane jeszcze, ale myślę, że na dystansie 3 rund, nawet jeśli Piotrek tą rundę pierwszą by przegrał z Damianem, to dalej będzie robił swoje i mi jest bliżej do decyzji, ogólnie pod kątem tego całego KSW. Ja bardzo dużo decyzji tutaj widzę i też wydaje mi się, że może tak z Damian Janikowski, który oczywiście on przegrywał sporo na początku kariery w tych pierwszych rundach, czy to z Michałem, no z Iliczem to był lucky kick totalny, bo tam Ilicz był robiony te dwie rundy strasznie wtedy przez Damiana. No i Szymon Kołecki też, no to tylko zawodnik też z kategorii wyższej przede wszystkim. No i z Pawlakiem były 3 rundy i tutaj też sporo tych decyzji w ostatnich latach. Uważam, że Damian Janikowski pewnego poziomu nie przeskoczy, ale to jest nadal, pomimo tego, że ten rekord jest jaki jest 10-6, bo to nie jest najlepszy rekord, ten co uczciwie, to jest mocnym gościem. Jest solidnym, takim twardym zawodnikiem, też obił się widać na przestrzeni tych ostatnich pojedynków bardzo mocno i uważam, że sprawi problemy Piotrkowi, ale tak reasumując, najbliżej mi jest po raz kolejny do decyzji na korzyść Piotra Kubelskiego w tym pojedynku. Znaczy, oczywiście powiedzenie, że Piotr Kubelski nie jest faworytem w tym pojedynku, to byłoby stwierdzenie bardzo, bardzo głupie, no bo wiadomo, że ewidentnie to Piotr Kubelski jest faworytem, jest też również moim faworytem, tylko że też wielu ludzi nie zwraca uwagi właśnie na te kilka aspektów, które ty też powiedziałeś. Piotrek no nie jest sprawdzony, no na tym dobrym poziomie, no nie ma co ukrywać. Ja bardzo lubię Barta Leśko, no ale to jest zawodnik, który gdzieś tam, tak naprawdę gdzieś tam oscyluje tej dziesiątki rankingu. No wiadomo, teraz w pół ciężkiej jest troszeczkę wyżej, no ale gdzieś tam on zawsze gdzieś tam był dziewiąty, dziesiąty, gdzieś chyba w tej kategorii średniej, nie? Ale kurczę, no i tak naprawdę w pierwszej rundzie trzeba pamiętać, że tam według mnie Bartek Leśko do momentu tego knockdownu to wygrywał. Wygrywał, tak. I kurczę, i to nie wyglądało, nie wyglądało tak, że wiadomo, to też są inne gdzieś tam kategorii zawodnicy, no ale stylistycznie, ale kurczę,
No będzie to ciężki pojedynek dla Damiana, bo trzeba powiedzieć, że tak naprawdę jakimś, nie wiem, charakterem, trochę fartem ustał te bomby Tomka Romanowskiego, no bo to były takie bomby, gdzie większość zawodników by padła na ziemię i już nie wstała. On jednak wstał. Poprzednie pojedynki też pokazały, że on jest trafialny, no ale no jest takim twardym zawodnikiem, że idzie po swoje. Trochę głupia taktyka moim zdaniem z Pawłem Pawlakiem, że nie próbował na Hama tych zapasów, bo chciał wytrzymać kondycyjnie. To też było błędem. No widzieliśmy, jak to się wszystko skończyło, że nie miał już później żadnego pomysłu na Pawła. Oczywiście są znowu dwa inni zawodnicy, Paweł, Piotr Kuberski, ale kurczę, no tutaj no, Damian musi iść po zapasy. Jeżeli chce ten pojedynek wygrać, no to musi wymęczyć go tej stójce, też nie dawać się trafiać, nie dawać się ustawiać, gdzieś też odbierać gdzieś tam motyw poruszania się na nogach Piotra Kubeckiego. Musi go jakoś spychać, musi gdzieś próbować klinczu, musi gdzieś tam właśnie spróbować jakieś kontry, no bo i tu innej opcji nie ma, bo Piotrku tak naprawdę nie wiemy tak naprawdę wiele, bo on większość swojej walki gdzieś tam kończył przed czasem. Też nie wiemy, jak będzie z takim zawodnikiem wyglądał kondycyjnie już tam, nie wiem, w drugiej, trzeciej rundzie, jak będzie cały czas polował. Właśnie Piotrek tak, ma oczywiście... też to właśnie sobie tak wizualizowałem, że ciekawe, jak to będzie wyglądało, jeśli Piotrek pójdzie od początku po to skończenie i to rzeczywiście w tej drugiej, trzeciej rundzie już może troszeczkę właśnie się na tym jego kardio odbić, a jednak Damian Nikowski, co by nie mówić, to kardio, nawet pomimo tego, że tymi rękawami oddychał, to jednak z Pawlakiem 5 minut przewalczył, to też jest duży wyczyn według mnie, że tutaj nawet pomimo tego, że tego pomysłu na tą walkę jakoś strasznie nie miał, to jednak pod kątem planowym wyglądał dobrze i tyle. Nie, no ja też się właśnie z tym zgadzam. Tak jak ty powiedziałeś, zapasy to również Piotrka nie są sprawdzone z takim zapaśnikiem, bo jak gdzieś widzę gdzieś w głowie taki scenariusz, gdzie będzie Piotrek trafił Damiana, on nie padnie i Piotrek właśnie będzie się powoli wypompowywał i nie będzie już gotowy tak na zapasy Damiana. A Damian ma dobrą, wydaje mi się, dość dobrą kontrolę, jest silnym zawodnikiem. I tu kurczę, no też pokazał z Tomkiem Romanowskim, że to Granat Pałt ma naprawdę na zajebistym poziomie wręcz i tam potrafi naprawdę naprawdę ubić. To jest też zawodnik, który strasznie gdzieś poważnie podchodzi do swojej kariery. Nie mówię, że oczywiście Piotrek podchodzi niepoważnie, no ale też widać ten Damiana rozwój. No wiadomo, z Pawłem nie zagrało, no ale za to z Romanowskim zagrał. Ja uważam, że świetną taktyką Kuberskiego będzie właśnie nie pójście w pierwszych minutach tak ostro do przodu. On musi sobie dobrze Damiana wyczuć. Ja uważam, że świetnym gdzieś tam będzie go kontrolowanie, gdzieś właśnie co chwilę kąsając go gdzieś prawym prostym, prawym krzyżowym i tam szukając jakieś kontry, ale no też mi się wydaje, że trochę jak Piotrek wyczuje krew i może pójść mocno do przodu i jeżeli wtedy nie skończy, to mogą się pojawić problemy. No, mi się Piotrek Kuberski generalnie jako zawodnik podoba, bo widać, że jest zawodnikiem, który robi to, co kibice lubią, czyli nokauty, dobra stójka, dobre ciosy, takie naprawdę mocne, krwawe walki gdzieś tam są moim zdaniem w jego DNA, ale też uważam, że taki za duży mit urósł Piotra Kuberskiego, że już po dwóch walkach, no to nie bądź, co by nie mówić, z rozbitym Materlą i no, ze średnim tak naprawdę Bartkiem Leśko, od razu mamy obraz, jak on by zaraz miał dominować całą kategorię średnią w Europie, nie? Więc ja uważam, że jest wiele zawodników w Europie, którzy mogliby z nim dać naprawdę dobrą walkę i z nim po prostu wygrać. To jest dla niego super test również przed walką z Pawlakiem, że w końcu, wiesz, taka walka naprawdę z topowym zawodnikiem, jeżeli chodzi o KSW, może się obić. I, no ale stałem gdzieś tam na Piotrka Kuberskiego, no przed czasem mi się wydaje, ale gdzieś w okolicy no pierwszej, drugiej rundy, ale to nie będzie dla niego łatwa walka. Przechodząc dalej, Andrzej Grzebyk, Wiktor Zalewski, tu również poproszę, żebyś ty zaczął, czy ten młody wilk pokona starszego, mocnego weterana. No, piekielnie duży przeskok dla Zalewskiego pod kątem zawodników, z którymi się w ogóle bił w KSW, no to jest kosmos, uważam. Andrzej Grzebyk 27 pojedynków, Wiktor 7 walk. Przepraszam, źle mówię. Miały zakontraktowane wcześniej walki, wypadały też te pojedynki. W tym roku bił się raz z Adrianem Zielińskim, szybkie zwycięstwo. No, to ja nie kupuję Wiktora nadal. Znaczy tak, wiadomo, że Wiktor jest fajnym, młodym, utalentowanym zawodnikiem i rzeczywiście na tle tych rywali, z którymi się bił, pokazywał się super, ale no Andrzej Grzebyk to jest
kurde, kawał wymiatacza, naprawdę od czasu porażki z Romanowskim, no tutaj świetne pojedynki, znaczy świetne. Pod kątem tego, jak mądrze potrafił Andrzej Grzebyk zawalczyć, czy to z Hojem, czy to z Feminasem, ciężka walka dla Zaleskiego. Jak sobie to rozkminiałem, gdzieś tam wizualizowałem, to ja sobie wizualizuję ten pojedynek identycznie, jak Andrzej te pojedynki wygrywał z Hojem, z Feminasem, czyli klincz obalenia, i tam powinien Andrzej Grzebyk swoich szans, uważam, szukać. Nie może dać się rozkręcić Wiktorowi Zaleskiemu w stójce, bo Wiktor jest niebezpieczny, jest bardzo dynamiczny, ale uważam, że nie chcę się rozgadzać na temat tego pojedynku, uważam, że Andrzej Grzebyk ten pojedynek, jeśli tylko w mądry sposób rozegra, to wygra go dość łatwo i stawiam na to, że prawdopodobnie Andrzej Grzebyk wygra tą walkę przez decyzję. No to tak powiedzieć, to jest ciężki pojedynek dla Zaleskiego, no to najpoważniejsze wyzwanie w karierze bez dwóch zdań. Też wydaje mi się, że przeskok może być za duży, bo kurczę, no jest różnica między Adrianem Zielińskim, czy tymi poprzednimi rywalami Zaleskiego, a Andrzejem Grzebykiem, który pokazał, że jest naprawdę doświadczony. Pokazał, że przede wszystkim jest zawodnikiem obitym. Tak, też się z tym zgadzam. A Andrzej jest no przekrojowym zawodnikiem, od tego słowa mi zabrakło, który ma naprawdę bardzo dobrą stójkę, ma naprawdę stójkę, Andrzej Grzebyk ma naprawdę na bardzo wysokim poziomie technicznym i on potrafi również mieszać te płaszczyzny, kolana, kopnięcia, ciosy, sierpy na korpus, no potrafi naprawdę to robić świetnie, też jest zawodnikiem bardzo dobrym w klinczu. Jak na ten styl, który on prezentuje, to zapasy również ma na solidny poziomie, również jeśli chodzi o defensywę. Chociaż to wydaje mi się, że tu nie będzie jakichś tam prób dużych obaleń ze strony Wiktora. Też jakby walka trafiła do parteru, no to też Andrzej pokazywał, że jest naprawdę z pleców, jest bardzo niebezpieczny. Jeszcze wiadomo, raz, że ci przerwę, Grzebyk wygrał wszystkie rundy z Feminasem, chyba z tego co pamiętam. Tak. Więc też wydaje mi się, że od tej walki z Hojem pokazał, że jest zawodnikiem, który widzi pojedynek, który potrafi również bardzo do tych pojedynków podejść taktycznie. Do tego ma ten... Wydaje mi się, że mocny cios jak na tą kategorię wagową. Kopnięcia też ma super, potrafi fajnie zabierać pole swoim rywalom i jakby ich dominować. Tutaj Andrzej musi uważać na jeden aspekt. Andrzej jest najsłabszy w pierwszej rundzie pojedynków i to by pokazało wiele jego walk. On daje się spychać do defensywy i tu jest okienko dla Wiktora Zaleskiego, no, który wydaje mi się, że w tej pierwszej fazie będzie najgroźniejszy. I tutaj, jeżeli znajdzie gdzieś jakąś lukę, a można to znaleźć, co pokazał Tomek Romanowski choćby, to ten pojedynek może skończyć. Ja uważam, że Wiktor Zaleski może być przyszłością tej kategorii wagowej za jakiś czas i tego mu życzę, ale no tutaj sobie nie poradzi. Tutaj wydaje mi się, że Andrzej nie popełni jakiegoś głupiego błędu, to on ten pojedynek wygra. Też no wydaje mi się, że teraz Andrzej jest w końcu w najlepszym momencie swojej kariery. Też wydaje mi się, że mentalnie on też chce pokazać coś i KSW, i Adrianowi, i wszystkim, że on jest zagrożeniem, że on się czuje poszkodowany, wkurwiony, że nie ma tej walki, opas. I słusznie, znaczy nie że słusznie nie ma, ale słusznie, że jest zły. Wydaje mi się, że tutaj też będzie chciał wysłać jasny sygnał. Ja się nie zdziwię, jak Andrzej sobie gdzieś właśnie go popyka trochę w stójce, będzie starał się go gdzieś trafić, a jak zobaczy jakieś zagrożenie, to po prostu będzie tą walkę sprowadzał do parteru i będzie z niego korzystał, jak właśnie przykładowo z Brianem Hojem, nie? Więc tutaj super sprawa. Jak wystawiam, no 70-30 dla Andrzeja Grzebyka. I jeszcze tak tylko powiem, że dla kariery Wiktora Zaleskiego nie jest wcale dobrze, żeby... wiadomo, dobrze, żeby on ten pojedynek wygrał, ale nie wiem, czy jak on wygra, czy to nie będzie za wcześnie, bo jeżeli on to wygra, no to najprawdopodobniej gdzieś jego z jednym z kolejnych rywali będzie Adam Bartosiński, a tutaj będzie zderzenie ze ścianą dosyć brutalną. Więc uważam, że ten przeskok jest troszeczkę za mocny. Oczywiście my tak gadamy, a w sobotę może być ciężki knockout gdzieś tam w pierwszych dwóch minutach i oboje będziemy musieli się zamknąć troszeczkę, ale no wydaje mi się, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Takiego obicia na po prostu solidnym poziomie w KSW, ale jak powiedziałem, moim faworytem jest Andrzej Grzebyk i też myślę, że to może być przed czasem i uważam, że Andrzej udzieli no, trudnej lekcji Wiktorowi Zaleskiemu. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Nie, chyba nie. Myślę, że już wyczerpany temat. Dobra. Robert Ruchała, Kasper Formela, walka o pas.
Ja tutaj sobie pozwolę, tutaj sobie zacząć. Super walka. Mi się ta walka mega, mega podoba. Jak ty wiesz, ja jestem trochę fanem Castra Formelli, jego sposobu walki. Ale będzie to bardzo ciężki pojedynek dla obu zawodników. Bo jeżeli chodzi o Roberta Ruchałę, to jest zawodnik, który nie wiem, czy od debiutu w KSW do obecnej formy nie zrobił największego progresu w historii. Więc powiem szczerze tak, no on tak naprawdę od zawodnika, który debiutował, wiadomo, jeżeli wyglądało to kolorowo, ale ten jego progres nawet przed walką z Kijewem, a już po walce z Kijewem, no jest fenomenalny. W każdej walce pokazuje się naprawdę bardzo dobrze, że to nie jest tylko zawodnik gdzieś tam, który dobrze ogarniał partię, no tą stójkę bardzo dużo poprawił, też fajnie pracuje na nogach, też potrafi bardzo dobrze walczyć z kontry, potrafi naruszać styl swojego rywala, dużo kopie. Też pokazał z Patrykiem Kaczmarczykiem, że on jakby narzuca taką presję, żeby zawodnik się otworzył. I to strasznie w tych pojedynkach widać, że on sobie właśnie gdzieś tam kopie i nagle, wiesz, ktoś mu się otwiera z lewej strony, to kopnie z drugiej. To jest taki przyszłościowy zawodnik, wie, że on mocno w swojej karierze pracuje. No te wyjazdy do ITT też wydaje mi się, że swoje robią. Też medialnie super wyskakuje Ruchała, że jest naprawdę, bo wydaje mi się, tego przyszłością trochę KSW, trochę jak Adrian Bartoszyński, o którym dzisiaj pogadamy, ale ma przed sobą rywala, który jest, wydaje mi się, że bardzo ciężki w stójce, bo no Formella, wiadomo, pseudonim Polish Machida, on naprawdę ten styl poruszania, nie chcę go porównywać z legendarnym Brazylijczykiem, ale naprawdę jest on ciężki, bo ciężko się z takim zawodnikiem walczy, bo Robert będzie musiał być w każdym momencie gotowy, bo Kasper świetnie kontruje, świetnie kopie, świetnie potrafi gdzieś tam się odnaleźć w tej instytucji. Bardzo to była tak krytykowana walka z Willą, ale moim zdaniem on tam pokazał dużo elementów właśnie takich taktyczno-stójkowych, gdzie tutaj sprawi naprawdę duże problemy Robertowi. Też Kasper gdzieś tam w Manchester Top Team dużo też również przygotowuje się pod względem zapaśniczym tam z Dagestańczykami, ale kurczę, no mi się na pewno super podoba, ale nie zdziwię się, jakby zobaczymy takie znowu stójkowe szachy. Robert też powinien naprawdę wykorzystywać, jak to już my, ta stójka będzie gdzieś tam szło w wyrównanie, próbować mieszać te style, próbować właśnie tych zapasów, może w tym parterze coś wyjdzie, a pokazał również wielu swoich pojedynkach Robert, że jest zawodnikiem naprawdę, jeśli chodzi o parter, super i potrafi naprawdę dużo tam zrobić. Mam tylko nadzieję, że to nie będzie jakiś nudny pojedynek, bo stylistycznie jest to starcie super. Ale gdzieś już kończę powoli swoją przedługą wypowiedź, to uważam, że Robert jest zawodnikiem na pewno bardziej sprawdzony na tym wyższym poziomie, bo jednak Kasper walczy, no jest zawodnikiem już dosyć doświadczonym, ale jednak zawodnicy z Fenu, a już zawodnicy z KSW, nawet taka przegrana walka z Salidem Parnasem dużo, wydaje mi się, że Robertowi dała i to po prostu wydaje mi się, że widać na wszystkich przebitkach, treningach. Wiadomo, z Patrykiem w rewanżu nie mógł dużo pokazać, bo to było dosyć szybkie skończenie, ale tu wydaje mi się, że on ten pojedynek wygra, ale będzie to zwycięstwo na punkty i nie zdziwię się, jak to będzie bardzo, bardzo bliska walka. Jak myślisz, Szymon? Myślę, że się dzisiaj zgadzamy mocno, bo ja też uważam, znaczy tak patrząc pod kątem kursowym, to uważam, że Ruchała jest zbyt doceniany. Wiadomo, że Robert Ruchała jest super zawodnikiem i rzeczywiście te walki jego... Na pewno walka z Parnasem mu dużo dała, tak jak powiedziałeś, bo starcie z takim zawodnikiem, no to już jeszcze tutaj przewalczył praktycznie całe 4 rundy stracił, że też jest spory wyczyn. Rozmontował kapitalnie Kaczmarczyka, no wcześniej też dobre testy z Damianem Staszakiem, z Eskijewem, praktycznie 5 rund przewalczone. Uważam tutaj, tak pod kątem czysto stylistycznym, że jeśli ta walka będzie się toczyła na nogach, to Kasper Formella ma bardzo duże szanse to wygrać. Ja trochę ten obraz Formeli u mnie jest zakłamany. Przez tą walkę z Achmedem Willą taki troszeczkę go nie doceniałem, ale jak sobie obejrzałem te jego pojedynki wcześniej, to rzeczywiście Kasper Formella na poziomie Fenu też te testy były niezłe, trzeba przyznać. I Akiszew i ten Kazach, z którym on tam miał problemy w pierwszej rundzie, ale też wrócił w dobrym stylu i udało się, no wygrał czystą decyzją tam na pełnym dystansie, eufemizm.
No Kacper też tutaj się nie próżnował czasu przede wszystkim. Tak, Ruchała był w Kilkliw, chyba z tego co widziałem. Kacper Fomela był w Hiszpanii na kampie tam u Rezny Madadiego, znaczy na kampie, no na sparingach chyba i ogólnie przygotowaniach był w Hiszpanii tam w teamie u Madadiego. Znaczy Ruchała był w ATT jak coś. A, w ATT, aha, to mi się pomyliło z Kilkliw, dobra. Bo oni wtedy, wiesz co, byli on, Bartos i Wikłacz, nie? Tak, tak, tak. No i Formela potem jeszcze był z Sebastianem Przybyszem też w Manchester Top Team, z tego co widziałem. Tak jest, tam z Lironem Murphym. No, więc tutaj, no i obaj są stosunkowo młodzi, co by nie mówić. No Ruchała ma mniejsze doświadczenie od Kacpra, bo Ruchała tych pojedynków ma 11, Kacper ma 22 i Kacper też no sporo fajnych w ogóle testów, no przegrywał faktem choćby na Cage Warriors i tak dalej, ale to też są pojedynki, z których się gdzieś tam wyciąga wnioski. Też te 9 jego kolejnych wygranych się z dupy, że tak powiem, nie wzięło, bo fan stawiał na niego mocno. Rzeczywiście Kacper był jedną z największych gwiazd i super, że się wyrwał z Fenu, bo tam by się malnował, a tutaj na poziomie KSW na pewno się odnajdzie, już się odnalazł, bo jednak tą walkę z Achmedem Wilą, dobrym Wilą, wygrał na pewnym dystansie. Bliska walka, powiem szczerze, dla mnie. Tutaj strasznie Ruchała jest przeceniany, uważam, bo jednak w takim starciu, tak jak mówię po raz drugi, w starciu stójkowym, to tutaj może się zdarzyć wszystko tak naprawdę. Bo i Robert Ruchała pod kątem stójkowym się poprawił bardzo dobrze. Tutaj fenomenalny knockout w starciu z Patrykiem. No Formela tych knockoutów trochę też w karierze miała, oczywiście na rywalach słabszych, ale rzeczywiście ta jego stójka też na bardzo, bardzo wysokim poziomie stoi. W ogóle ciężko mi faworyta wskazać, szczerze mówiąc. No, jeśli miałbym postawić na kogoś, to na Ruchałę, ale kompletnie się nie dziwię, jeśli Kacper Formela, jeśli utrzyma to na nogach, to tam może dyktować warunki i też już te pięciomędrówki ma za sobą, więc no tutaj jeden z ciekawszych, czy tutaj wszystkie pojedynki są ciekawe, ale no tutaj tak pod kątem takich walk, które mnie gdzieś tam grzeją, no to top 3 tutaj uważam, Ruchała i Formela, i myślę, że to będzie bliski pojedynek, bardzo dobry pokaz takiej technicznej stójki, a w parterze no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli to trafi, to... No mi się też wydaje, że no... Kacper też jest, jak powiedzieć, bardzo, bardzo doświadczonym też. On no, kurde, wie, jak się bronić w tym parterze. No teraz nawet sam w tych swoich vlogach mówi, że no, bierze jednego z tych swoich fajnych parterów z Manchesteru do siebie, do Mighty Bulls. No więc on wie, na co musi być w tym pojedynku gotowy. No w stójce będzie, no, tak jak powiedziałem, Robertowi bardzo, bardzo ciężko. No musi na pewno wystrzegać jakichś takich akcji nieszablonowych, bo tym wydaje mi się, że będzie chciał... Formela zaskoczyć. Znaczy, Ruchała też ma takie akcje, ale no tutaj musi być bardzo, bardzo czujny, bo jak wyczuje jakieś chociaż okienko malutkie na kontrę, to Kacper Formela ma wszystkie argumenty, żeby to wykorzystać. Dobra, lecimy dalej? No tak, tak, oczywiście. Pojedynek, który wskoczył dość nieoczekiwanie po wypadnięciu Pudziana, czyli mu tutaj Mateusz Szefel zmierzy się z Arkiem Wrzoskiem. Dla mnie zmiana super na plus, ale chciałbym jakby, żebyś ty zaczął. Czy Szefel ma duże szanse w tym pojedynku, jeżeli przetrwa no, pierwsze minuty? Myślę, że ma duże szanse. To jest też Arek Wrzosek. Tutaj też jest taki trochę mit Arka Wrzoska. No wiemy, jak to wygląda. To jest właśnie podobna sytuacja. Rozmawialiśmy wcześniej o Piotrku Kubelskim. Tutaj Arek Wrzosek. To jest to samo. Arek Wrzosek jest elitarnym kickbokserem. Jeśli chodzi o te umiejętności stójkowe plus te gabaryty, no to rzeczywiście Wrzosek jest mega dobrym zawodnikiem pod tym kątem, ale no jednak tutaj ma starcie z gościem, który ma prawie 30 walk, który z niejednego pieca chlebia odbił się na PFL, ubił się na kontenderze, miał swoją szansę, było blisko wejścia do UFC ogólnie. Oczywiście. To jest to... taki sam miałem przykład w walce Bivola, że też Bivola nie doceniałem w tamtym pojedynku, co nagrywałeś mi typowanie też, mimo wtedy się bił z NDI i tutaj ja nie doceniałem Szefela ostatnio w starciu z Szymkiem Bajorem, a że jestem takim człowiekiem, który raczej głównie pod kątem bukmacherskim wyciąga wnioski, to tutaj na przykład ja na Wrzoska bym nie postawił. Na pewno Arek Wrzosek jest tutaj faworytem i nie ma tutaj o czym gadać, bo pod kątem stricte walki w stójce, no to to jest tylko kwestia tego tak naprawdę, jak twardą szczękę ma Szefel. Bo jeśli Szefel wytrzyma tą pierwszą minutę, to później może być różnie. No, Szymon Bajor akurat nie był zawodnikiem, który był jakimś power puncherem. No, Arek Wrzosek tutaj i wiadomo, i te kopnięcia, i naprawdę jego ten zakres technik stójkowych jest świetny, ale jednak ma gościa, który no nie jest byle plackiem. On tych porażek, tak jak mówiłem już na tamtej, jak typowaliśmy właśnie Bajora z Szefelem wtedy, no tych porażek w pierwszych minutach ma sporo,
ale tutaj jednak z Szymkiem Bajorem całkiem dobrze sobie poradził. No fakt, że nokautował go Stosić. Uważam, że Darko Stosić ma pojedyncze uderzenie mocniejsze niż Arek akurat. No już się nie zgadując, faworytem jest na pewno dla mnie Arek Brzosek, ale im dalej ta walka będzie szła w las, tym większe szanse uważam, że ma Szefel. No Szefel też nie jest głupi, uważam, żeby się tutaj pójść i kopać z zawodnikiem, z kickboxerem z Glory. No, powiem sobie uczciwie, że tutaj to byłaby głupota. Więc myślę, że będzie szukał klinczu, będzie szukał być może jakichś zapasów. No nie pamiętam, jak to jego zapas tak naprawdę wyglądało. Żadnego poddania nie ma, ale jeśli to trafi do parteru, a wiem, że Arek Brzosek też w tych swoich pierwszych walkach tam no miał trochę problemów. Wiadomo, że to też jest trochę inny level teraz, bo tutaj dużo fajny matchmaking miał Arek, no bo tutaj najpierw Witasowicz, który jest dużym nazwiskiem dosyć. Powiem sobie szczerze, na europejskiej scenie to jest jeden z ciekawszych ciężkich, ale no też wiem, jak to gabarytowo wtedy wyglądało, że Witasowicz, no to jest taki gościu, który chodzi tam w okolicach 100 paru kilo. To nie jest taki typowy, naturalny ciężki, gdzie mamy Szefela, który w ostatnim pojedynku miał 118 kilo, więc tutaj im dalej w las, tym większe szanse ma Szefel, ale jednak mimo wszystko stawiam na Arka Brzoska w tym pojedynku, ale czy to będzie taka łatwa wygrana? No ja uważam, że nie. I stawiam na Brzoska, ale kompletnie mnie nie zaskoczy, że jeśli tutaj Szefel wytrzyma pierwszą rundę i tutaj dalej, to mogą zacząć się, uważam, schody. Dzisiaj jesteśmy za bardzo zgodni zdecydowanie. No ja uważam bardzo podobnie jak ty. No wiadomo, jaki jest jakby największa trudność dla Szefela w tym pojedynku. No jego troszeczkę, delikatnie mówiąc, kruszona szczęka. No trzeba powiedzieć, że z tymi także z bardzo dobrymi zawodnikami na PFL-u przegrywał, jak z Ante Dillią choćby. No to kurczę, no to jednak gdzieś tam w pierwszej rundzie tego ciosu nie trzymał. Gdzieś tam jak Szymon Bajor tego ciosu nie ma i tego się ja tutaj się nie obawiałem w typowaniu tamtej walki. No tutaj jednak Arek no, potrafi mocno uderzyć, potrafi mocno kopnąć. Ale trzeba pamiętać o tym, że też Arek no, nie został mocno w tym MMA jeszcze przetestowany. Oczywiście z Witasowiczem po prostu trafił. Trafił bardzo mocno tym prawym i tak naprawdę ten cios ustawił ten pojedynek. To oczywiście tak samo. Jak też uważam, że trafi, no to wiadomo, ten pojedynek wygra. Tylko teraz pytanie, czy trafi? No bo wydaje mi się, że też Szefel, jak już kurde zdobył to zwycięstwo ostatnie z Szymonem Bajerem, jest już w topie KSW, no będzie na pewno na to uważał. A czym dalej, tym pojedynek będzie trudniejszy dla Arka Wrzoska. Tym bardziej pamiętajmy, że to nie jest pełny obóz przygotowawczy, a też dla tych zawodników, którzy jednak tym MMA nie są tak mocno doświadczeni, to może mieć gdzieś znaczenie. A tutaj Szefel może być naprawdę bardzo, bardzo mocno przygotowany. Ja też gdzieś postawię sobie tutaj na Arka Brzoska, choć dla mnie to jest walka tak naprawdę 50 na 50, bo największe szanse Arek ma w pierwszej rundzie, bo tak naprawdę nie wiemy, co Arek potrafi więcej. Czyli jak on będzie wyglądał na dystansie trzech rund, jak go Szefel 108, tam nie wiem, załóżmy, będzie ważył 115-118 kg, go przyciśnie do siatki, tam będzie go obijał. Jeszcze raz, powtórz? Musi męczyć Szefel, tak, to jest w sumie... Tak, też tak zgadzam, musi wymęczać, musi kurde tutaj pracować na zapasach, w clinchu, kurczę, no. A uważam, że tak powiem, coś, co na Twitterze, na Facebooku jest bardzo niedoceniane, Szefel ma naprawdę fajny boks. On się fajnie rusza i tak naprawdę Arkowi może być, jeśli on będzie już tracił siły, gdzieś go łapać już w późniejszej fazie pojedynku na jakieś akcje kickbokserskie, bo Szefel też potrafi fajnie czarować, fajnie kopać. I tutaj, kurczę, będzie dla Arka bardzo, bardzo ciężko. Też z tą zgadzam, że Arek jest też już na piedestał, już, kurde, polski Alex Ferreira i tak dalej, no ale gdzieś tu w moim mniemaniu po prostu... Sorry, że trochę mnie coś wybiło z rytmu, ale gdzieś tak w moim odczuciu tutaj Szefel ma naprawdę bardzo, bardzo duże szanse, bo o Arku nie wiemy tak naprawdę dużo, ale teraz już jakby idąc jakby w stronę Arka Wrzoska, to jednak należy pamiętać, że to jest zawodnik, który w momencie, jak przychodził do KSW, był jednym z najlepszych kickboxerów świata, jeśli chodzi o kategorię ciężką. Świetnie trzyma dystans, ma bardzo mocny cios. No też cały czas mówię, że przygotowuje się mocno, dosyć parterowo, zapaśniczo, więc może zobaczymy w końcu efekty, jeżeli Szefel będzie chciał go obalić.
też ma naprawdę mocne ciosy, też stylistycznie jest bardzo fajnym zawodnikiem. No kurczę, ja tu minimalnie stawiam gdzieś tam na Arka Wrzoska, ale gdzieś tam ta walka, w tej walce jest bardzo dużo gdzieś tam znaków zapytania. Na pewno na miejscu Arka gdzieś korzystałbym mocno też z tych niskich kopnięć, ogólnie z kopnięć, żeby sobie otworzyć łatwo drogę do góry i tam próbować gdzieś tam trafić. Bo tu, nie oczekuję się, pierwsza runda będzie polowanie na głowę Szefela, a czym dalej będzie po prostu trudniej. Dobra, przechodzimy dalej. Wielki rewanż z gali KSW Epic, czyli Rafał Haratyk, Marcin Wójcik 2. Szymon, czy ta walka będzie wyglądała inaczej niż ich pierwsze starcie? Prawdopodobnie tak, no bo tutaj mamy walkę na dystansie 5 rund i no też nie wydaje mi się, żeby Marcin Wójcik nie wyciągnął wniosku z tej pierwszej walki. Dlatego, że widzisz, Marcin Wójcik, no tak, leżał z Damianem, leżał, prawda, z Damianem też w tej ostatniej walce chyba po takim prostym, dobrze pamiętam? Chyba tak, no. No i tutaj Rafał Haratyk, który, no oczywiście tak, no Rafał Haratyk pod kątem stricte stójkowym, no jest lepszy dużo zawodnikiem, ale ogólnie pod kątem wszechstronności uważam, że Marcin Wójcik ma bardzo dużą szansę tutaj powalczyć. Ja bardzo lubię Rafała i na Haratyka pewnie postawię z racji tej sympatii. Uważam, że to będzie bliska walka. Myślę, że potrwa dość długo. Faworytem jest dla mnie Rafał Haratyk na pewno, ale kompletnie nie będę zdziwiony, jeśli Marcin Wójcik ten pojedynek wygra. Bo jednak Marcin też to jest zawodnikiem często niedocenianym, z Damianem Piwowalczykiem. Strasznie tutaj hype poszedł na Damiana i pamiętasz, jak to wyglądało, że Damian Piwowalczyk tutaj miał się przejechać po Marcinie i tak dalej. A jednak Marcin Wójcik miał problemy, ale wyszedł z nich zwycięsko i rzeczywiście w bardzo dobrym stylu sobie poradził z Damianem. I to stosunkowo szybko, bo się bili po 3,5 rundy, tylko to bardzo szybką robotę tam Marcin Wójcik zrobił. No Marcin też jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. W zasadzie dwóch doświadczonych gości. Ja uważam, że to będzie walka, która potrwa dość długo. Nie wydaje mi się, żeby Rafał go tak skasował szybko, jak w pierwszej rundzie tej walki na Epiku to było. I to też, no nie wiem, bo wiem, że dużo osób sporo ma takie podejście, że rzeczywiście Rafał ustrzelił Marcina, bo ta formuła tamtej walki była taka, jaka była, że było 2x5, tą pierwszą rundę trzeba było wygrać i tak dalej. Być może to miało duże znaczenie. No, Stasiu ze Stanem to nie miało akurat znaczenia, bo też Chorwata znokautował w pierwszej rundzie Rafał. No mi jest bliżej do Rafała Haratyka, ale ja kompletnie nie będę zdziwiony, jeśli Marcin Wójcik sobie poradzi pod kątem zapaśniczym, będzie obalał, a przecież wiemy, że Marcin Wójcik akurat te klocki jest bardzo dobry. Parterowo jest w ogóle bardzo silnym zawodnikiem i w ostatniej walce strasznie nabity był Marcin. I tutaj prawdopodobnie ten aspekt siły fizycznej, no bo tak uczciwie mówiąc, Rafał Haratyk to jest naturalny średni. Bo on w ostatnich tych walkach wcześniejszych przed KSW to wszystkie walki miał 8-4. No tutaj w 9-3 na pewno też to jest dla niego na plus, bo gościu ma 37 lat, tej wagi pewnie jakoś szczególnie robić nie musi. Tam pewnie jakieś parę kilogramów jest zbijanych. Reasumując, dla mnie Rafał Haratyk, ale to znowu nie będzie łatwa walka. Tak łatwa walka, jak się może wydawać. No bo tutaj dużo osób przewiduje powtórkę właśnie tak jak twoje pierwsze zdanie. Przewiduje powtórkę z tej pierwszej walki, a uważam, że tak nie będzie, że Marcin Wójcik nie da się skończyć tak szybko, być może przegra przed czasem, nie mówię, że nie, ale to będzie ciężka walka dla Rafała i dla mnie Rafał Haratyk 55-45, Wójcika nie skreślam w tym starciu. No ja mam bardzo podobne zdanie, tak jak ty. Uważam po prostu, bo Marcin Wójcik jest generalnie zawodnikiem, który ma te pierwsze rundy zawsze takie przespane troszeczkę i tam jest gdzieś go najłatwiej go gdzieś tam wygrać rundę, gdzieś go właśnie trafić i tak dalej, bo on jest taki ospały i on to nawet sam o tym mówi. Ja nawet miałem okazję z nim chyba 2-3 razy rozmawiać, robić wywiad i on to sam to przyznał i to widać w jego walkach, że go najwięcej gdzieś tam skończy, z tego co pamiętam, jest gdzieś po pierwszej rundzie, gdzieś tam druga trzecia, przeważnie chyba nawet w cenie ostatnie walki, pamiętam, to były druga runda chyba w KSW chyba też. Chociaż nie pamiętam, w której rundzie tam z tym Enrique wygrał, ale no kurczę, też Marcin nie jest słabym zawodnikiem, też on nie ma tej szczęki szklanej, więc kurczę, jeżeli się nie da sobie narzucić na pierwszej rundzie stylu, a Rafał na pewno pójdzie do przodu i będzie chciał mu od razu urwać głowę i żeby się nie narobić w tej walce. Więc kurczę, no ale jeżeli Marcin to utrzyma, to czym dalej, to będzie trudniejsza walka dla Rafała. Ja sobie Rafała Haratyka bardzo cenię od lat. Jest to naprawdę zawodnik, który przeszedł świetną drogę i walczył w tej afrykańskiej organizacji EFC
EFC albo EFM, EFC chyba. I kurczę, wydaje mi się, że naprawdę tam pokazał się bardzo dobrze. Potem był Babylon, potem był ACA. Teraz, no jeszcze była ta waleczka na Ares, teraz wiadomo jest w KSW i pokazuje naprawdę, naprawdę wielkie umiejętności. I on naprawdę w swojej karierze walczył z dobrymi zawodnikami, choćby w tym ACA, no tam był tak naprawdę już top 5 bez złudzenia. ACA jest jeden z najmocniejszych, było wtedy i jest teraz jeden z najmocniejszych organizacji MMA na świecie. Więc kurczę, no Rafał ma bardzo dobrą stójkę. Wydaje mi się, że też to, co pokazał z Damianem Piwowarczykiem, pokazał, że kurczę, lubi wchodzić w wymiany, lubi dobrze pracuje w tej stójce i jest tam oczywiście trafialny, bo ta garda idzie często moim zdaniem dosyć za nisko i to jest też opcja do trafienia. I tu też musi uważać, bo mimo wszystko Marcin Wójcik ma też czym uderzyć, czym kopnąć. To jest też przekrojowy zawodnik. Rafał też pokazał, że to pokazało też, że kondycję ma naprawdę na dobrym poziomie. Parterowo też potrafi się odnaleźć, ale akurat parterowo to Marcin Wójcik jest no, zawodnikiem z bardzo dobrą kontrolą. Nie wiem, czy nie z najlepszych kontrol, jeśli chodzi o parter. Na pewno w kategorii półciężkiej w Polsce, a nie wiem, czy ogólnie w KSW nie ma jednej z mocniejszych. To jest naprawdę bardzo silny zawodnik, bardzo kreatywny w parterze. Wiadomo, że gdzieś tam w tych cięższych wagach to też tego gdzieś tam nie obserwujemy. Też to, co zrobił właśnie z Damianem Piwowarczykiem, bardzo, bardzo świadomie, że gdzieś tam został trafiony, potem kurde złapał te plecy i nie chciał do samego końca puścić. Tutaj Rafał będzie... Sporo, jak na kategorię ciężką, to jest dobry wyczyn. Tak. I będzie musiał naprawdę tutaj uważać. Kondycyjnie jest zawodnikiem, który też zawsze stał na bardzo dużym poziomie. No to jest też zawodnik, który no gdzieś, który kurde też przeszedł bardzo dużą drogę. No pamiętajmy, że to jest jego trzeci chyba angaż do KSW. To jest zawodnik również bardzo, bardzo doświadczony. No ja uważam oczywiście, ja też zgadzam się z krytyką, że może ten rewanż jest za szybko. Chociaż teraz pokonał numer jeden, więc teoretycznie wiadomo, że zasłużył. Ale kurczę, no sportowo ta walka jest top. No bez dwóch zdań, jeśli byśmy mieli wymieniać, jeżeli chodzi o europejskie MMA, bez tam UFC i tak dalej, no to tak naprawdę w Europie to jest jedna z lepszych walk w kategorii półciężkiej. Ja wiem, że właśnie ta pierwsza walka trochę za bardzo jakby zabiera obraz kibicom i oni już od razu będą myśleli, że to jest bez dwóch zdań, że Marcin nie ma szans. Oczywiście też może, tak jak mówię, może być, że teraz pierdolę głupoty, ta walka się skończy w pierwszej rundzie i tak się może skończyć. Ja też stawiam na Rafała Haratyka, ale daję również naprawdę duże szanse Marcinowi Wójcikowi, stawiam 55 też do 45 na Rafała Haratyka. To jest walka, która mi się naprawdę, wiadomo, podoba. Też bym wolał, żeby to był Ibrahim Czużygajew, też bym wolał, żeby to był Filip Lins, też bym wolał, żeby to było jakieś, tak, no, żeby to jakieś było naprawdę większe nazwisko. Ale no kurczę, no, gadali z tym Czużygajewem, na razie się nie dogadali, chociaż to są gdzieś tam zaawansowane rozmowy. No tak to po prostu jest, no ale naprawdę na tą walkę według mnie nie ma co narzekać, bo sportowo dostajemy naprawdę, naprawdę super starcie bez dwóch zdań. Chciałbyś coś dodać, Szymon? Nie, ja myślę, że przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. A, jest jeszcze jeden aspekt, chciałem właśnie o Marcinie Wójciku i przy okazji też Dawida Śmieckiego powiedzieć. Jest też w tych zawodnikach jedna skaza, bardzo poważna, a tą skazą jest brak Andrzeja Kościelskiego w ich narożniku. Na pewno, tak. Bo pamiętajmy, no wiadomo, wszyscy wiemy, że Andrzej teraz gdzieś ma problemy z prawem, nie ma go w narożniku, Tucha będzie z tego, chociaż Marcin Tybura walczy też teraz, tak? W ten weekend. Tak. Teraz. To chyba Michała Andryszaka chyba nie będzie teraz w narożniku. A to w Stanach nie Michał miał być z Marcinem? Tak. No to mówię, że właśnie nie będzie go dla Marcina. Tak, dla Marcina, nie dla Dawida. O to mi chodziło właśnie. O, tak. A też Dawid Śmiechowski tego tak nie mówi, ale mówi o tym Marcin Wójcik, że on tą relację z trenerem ma bardzo bliską i to czasami może być problem, że jeżeli trener, który wiesz, cię tak naprawdę wychowuje cię, kurczę, no tak, wiadomo, że Marcin trenował w klubie w Pile, ale tak naprawdę go tak stworzył jako zawodnika, którym jest teraz, to może gdzieś tam być problem ich przygotowań i może być problem w walce. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Andrzej zawsze jest takim z trenerem, no
Żeby powiedzieć, że charyzmatyczny, to tak jakby nic nie powiedzieć. No jest takim, no, który według mnie jednym z nielicznych trenerów na świecie, który w narożniku robi różnicę. I mam nadzieję, że tego tu nie będzie, ale to też jest aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę ogólnie, jak się ankusiaki biją, czy to w KSW, w UFC, czy to w jakiejkolwiek innej organizacji na świecie. Dobra, przechodząc dalej. Kolejny rewanż. Phil De Vries, Darko Stosic. To ja tutaj sobie zacznę. Ja bym bardzo chciał, żeby wygrał Darko Stosic. Mimo tego, że Phila De Vriesa uwielbiam, myślę, że teraz opowiem z nim kontakt, robię z nim wywiad, no to jest gość naprawdę super, wiecznie uśmiechnięty, kurczę, z taką aparycją do mnie, z świetną jakby, nie może nie, że aparycją, ale ze świetnym takim kontaktem z mediami, z kibicami. Też tutaj się tak naprawdę zakochał w Polsce, zakochał się w KSW, tą karierę jego się jakby odbudowała. Też ta jego historia jest świetna, że tam z problemem z używkami, z depresją, miał tą walkę wtedy i kurczę, teraz jest mistrzem, jest naprawdę kimś. Ale no mam nadzieję, że Darko to się po prostu go pokona, nie dlatego, że Phila nie lubię, tylko po prostu dlatego, że mam po prostu przez to będzie trochę ożywienie w tej kategorii ciężkiej, no bo Phil tak naprawdę od lat już ma ten pas, tych pojedynków ostatnich, daliśmy chyba już 10 chyba stoczył w KSW. Tak, no więc kurczę, trochę się zrobił się marazm, nie oszukujmy się, najważniejszą rzeczą, którą Darko Stosic musi robić, to bronić zapasy. A ja nawet kiedyś pamiętam, jak rozmawialiśmy razem na Discordzie, to ja powiedziałem, że Darko Stosic powinien ćwiczyć obronę obaleń już od poprzedniej walki z Philem De Vriesem, bo to jest największa broń Phila i tu musi to wykorzystać, bo jeżeli nie da się obalić, to Darko naprawdę ma świetną tą stójkę, jest niebezpieczny w każdej minucie walki, póki ma siłę i tutaj może być pierwsze skończenie, ale no, mimo tego, że ja na początku powiedziałem, że ja bym chciał, ale jak będzie, to uważam, że będzie odwrotnie. No, uważam, że tutaj no, Phil ten pojedynek znominuje po swojemu. Tu uważam, że może ten pojedynek skończyć szybciej. Też ja widzę w ostatnim pojedynku z Sakajem, że Phil się poprawił troszeczkę stójkowo i widać tą stójkę, że naprawdę w tym pojedynku walczył fajnie. Walka była nudna oczywiście przez te klincze Phila, ale też widzę jego dużo gdzieś tam aspektów. Ten pojedynek trafi do parteru i Darko nie znajdzie sposobu, żeby wstać. To pojedynek będzie wyglądał bardzo, bardzo podobnie jak ten pierwszy, a może nawet skończyć dużo, dużo szybciej, bo Phil, jeśli chodzi o kontrolę, ground and pound, no to po prostu jest fenomenalne, też potrafi zaskoczyć i znaleźć jakieś poddanie. No największą szansą jest po prostu, oprócz tego właśnie, jak powiedziałem, szukanie gdzieś w wykonaniu Darko Stosicza, jakby szukanie, po prostu bronienie tych obaleń, no to też musi gdzieś to też zgrać stójką, bo jeśli ta walka będzie wyglądała, to będzie tylko bronić tych obaleń, nie dało sobie zrobić czegoś w klinczu, to i tak ten pojedynek przegra. No tu musi gdzieś połączyć tą swoją dynamiczną, mocną stójkę z tą jakby wyczuciem trochę dystansu, trochę całej walki, żeby nie dawać się obalić lub po prostu dobrze stawać, ale obawiam się, że po prostu Phil obali, a on strasznie ma taki, ja też mówię to przy jego poprzednich walkach, że jak jest jakiś chaos na początku walczy, czy gdzieś zostanie trafiony, on potrafi tak gdzieś go złapać, gdzieś za kostkę, gdzieś za nogę, gdzieś za kolano, i znaleźć się w parterze, a już jednak jak te kilogramy Phila się wyleją na zawodnika tego kontrola, no tutaj może nie być co zbierać, no ja stawiam gdzieś tam Phila De Vriesa, no bezpiecznie wiadomo przez decyzję, ale nie zdziwię się jak on to skończy czasem, chociaż życzyłbym sobie, żeby wygrał to Darko Stosic. Szymon, jak my... podejście. No. Ja mam podobne podejście, znaczy wiesz co, kurde, Darko, bo może sobie te zapasy trenować, i ten takedown defense, ale tutaj na gościa, który będzie 20 kilo cięższy, wiesz, jak to będzie wyglądało. Wiesz co, ja tylko tu ci przerwę. Jak właśnie podczas jednej z naszej rozmowy z naszym kolegą Oskarem Delą z My MMA, z którego pozdrawiamy, on takie powiedział fajne zdanie, że my tam mówimy, a kurde, Darko wygra, ma szansę, jak trafi, ale on powiedział, ale przecież my tak mówimy przy każdej walce. Że tu Sakai go może skończyć, a tu się skończy panowanie, bo może Bayer, bo może ten. No nie rzekujmy się, od lat to wygląda tak samo. No. Nic się nie zmienia. To są problemy na początku, a potem Phil robi swoje i tutaj też innego. Czy też osobiście mega chciałbym, żeby Darko to wygrał, ale no Darko zasłużył, ale też tak, przede wszystkim przypomnijmy sobie jego walkę choćby ostatnio na FNC. Wiadomo, że Phil De Vries to też nie jest
jakiś puncher, choć sam mówi, że poprawił sztukę, no bo poprawił rzeczywiście, ale no tutaj z gościem jakimś anonimowym, który ma rekord 4-2 Darko, leżał dwa razy na dechach, co nie jest zbyt dobrym, uważam, prognostykiem. Wiadomo, no, mówię to pod kątem takim, że skoro gdzieś tam ze słabszymi zawodnikami potrafi mieć Darko problemy, chociaż to nie jest stylistycznie taki zawodnik jak Phil, no to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Phil tego nie skończył przed czasem, tak szczerze mówiąc. Chciałbym bardzo, znaczy o, inaczej, ja nawet nie chodzi tyle o to zwycięstwo Darko, tylko bardzo chciałbym, żeby Phil w końcu stracił ten pas i żeby ten jakiś powiew świeżości w tej kategorii ciężkiej był. I uważam, że jest to prawdopodobne, nie w tej walce prawdopodobnie, bo myślę, że jeśli dojdzie do starcia z Wojczakiem, to tutaj będzie problem Phila i to dosyć wyraźny, bo tutaj będzie problem z gabarytami, Stefan jest dosyć sprawnym grapplerem i w tej stójce też ostatnio całkiem przyzwoicie się pokazał z Martinkiem. Naprawdę dobrze Stefan Wojczak się rozwija w KSW i myślę, że gdzieś tam melodią przyszłości jest też pewnie Arek Wrzosek, bo ustrzelić Phila jest realnym, co ja cały czas analogicznie podchodzę do walki Phila z Michałem Andryszakiem, który miał go na widelcu i tutaj tak naprawdę, gdyby nie ta porażka Phila, gdyby nie ta porażka Michała z Philem, to Phil mógłby być w całkowicie innym miejscu teraz prawdopodobnie, gdyby tamtej walki nie wygrał, a był dużym underdogiem The Freeze i to nie w jednej walce tak naprawdę. Ciężko mi sobie wyobrazić Darko. Ja myślę, że to będzie standardowy pojedynek Phila, czyli skrócenie dystansu, gdzieś tam Darko przyszarżuje, pewnie pójdzie o obalenie i tak to będzie wyglądało przez kilka rund. Nie wiem, w której rundzie Phil go skończy. Wiem, że też się mówiło, że Darko miał kontuzję pleców, tam się pojedynku być może, ale czy to ma znaczenie teraz jakieś? Uważam, że nie ma. Darko Stosić miał problemy choćby ze wspomnianym Wojczakiem, też pamiętasz ten pojedynek i Stefan Wojczak tam rundę wygrywał, wyglądał dobrze. I też szczerze mówiąc, no powiedzmy sobie uczciwie, że Michał Martyniek to był świetny mecz dla Stosicia, bo gościu, który nie ma szczęki. Mateusz Szefel, no też ta walka była klejona na trochę ostatnią chwilę, bo wtedy Darko miał się bić z tego, co się teraz wyszło chyba dopiero z Todem Duffym, więc Szefel wziął pewnie też w zastępstwo i to dosyć krótkim okresie, bo ta walka była sklejona tak jakoś pod sam koniec, ją wrzucili wtedy, pamiętasz, chyba i Rusińskiego. Tak, to? Też dodali. No i tutaj na FNC to było w czerwcu. Na walkach, gdzie leżał dwa razy na dechach z gościem, oczywiście z mocno bijącym i tak dalej, ale jednak gdzie tam Fabianowi do Phila De Frisa, więc jeśli ma się problemy z takim zawodnikiem, ja uważam, że Darko będzie groźny tylko w pierwszej rundzie, a jeśli w pierwszej rundzie nie uda się Phila znokautować, to uważam, że tam od drugiej rundy to będzie zabawa, no bo ciężko mi sobie inaczej wyobrazić ten pojedynek, jak mamy na papierze walkę faktem sprzed 2 lat, gdzie no Darko Stosić, czy tam były rundy 10-8? No tam pewnie nawet 10-8 były. Były chyba nawet 2 albo 3. Więc no tutaj to pokazuje, że tutaj ten przeskok. Chociaż też pod końcem bukmacherki i kursów ja na finał nie postawię. Jeśli bym miał postawić, to pewnie jakieś skończenie i tak dalej. Jeszcze nie wiem, jakie kursy były, bo nie patrzyłem. Ale no ciężko mi sobie wyobrazić. No, tutaj Phil De Frisse chodzi w okolicach 130 kilo. Tak? 128 chyba miał przed którymś pojedynkiem. No tutaj będzie ścinał do kategorii ciężkiej, tak? Bo nie wiem, czy teraz tak. Głupot, ale z tego, co sobie przypominam, to tak było. Nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić tutaj. Jak zostanie obalony, to będą problemy piekielne. I uważam, że nawet jak Darko te zapasy tam robił, bo widziałem na social mediach, to niewiele mu to da z tak dobrym parterowcem, tak ciężkim. Wiadomo, że Filowi może się trafić gorsza walka, bo ta walka z Takajem no nie była jakaś imponująca. Ale też tam krzywdy sobie strasznej, żadnej sobie krzywdy nie dał zrobić. Pokazał, że też pod kątem cardio jest nadal mocny. Phil De Frisse jest dla mnie tutaj byczym faworytem. Powiem ci tak, tylko jak wspomniałeś o tej kontuzji pleców Darko w tej walce, ja tylko tak chyba przewróciłem oczami, bo to wiesz, to jest mój ulubiony tekst, kurwa. Tak, ja to walkach, tym nie nauczyłeś. Skoro miał kontuzję, to powinien nie wychodzić do walki. Ale wiesz, to wiadomo, że każda sytuacja jest inna, ale no tak, po takim pierdolu, jaki dostał, no trzeba powiedzieć to wprost wtedy, no mam kontuzję pleców, no super, no. To jest takie szukanie na siłę wymówek. Ja rozumiem, że są jakieś, że ktoś ma, nie wiem, poważny, wiesz, jakiś problem zdrowotny, wiesz, jakiś, nie wiem, naprawdę poważny, nie wiem, ja się na tym tak za bardzo nie znam, ale no to ja to rozumiem, no ale kontuzja pleców, no kurczę, no każdy wychodzi z kontuzją zawodnik, no i to tak. Wielu tych zawodników na typowym poziomie mówi, dobra, przechodzimy do main eventu gali KSW 100. Tutaj pozwolę tobie zacząć. Mamed Khalidow kontra mistrz kategorii półśredniej Adrian Bartosiński, walka w kategorii średniej. Ha,
No znaczy znasz moje zdanie na ten temat. Dla mnie wyraźnym faworytem jest Adrian Bartosiński tutaj. Ja uważam, że to będzie festiwal grindu. Jeśli chodzi o Adriana Bartosińskiego, uważam, że Adrian Bartosiński ma tutaj wszystko, żeby ten pojedynek wygrać. Mamed Khalidow oczywiście, to jest legenda, jest mega dobrym zawodnikiem i jest zawodnikiem, na którym ja się wychowywałem tak naprawdę i to faktycznie pewnie każdy. I fajnie, że do takiego pojedynku doszło. Dla mnie to nie jest pojedynek, który jakoś strasznie by mnie grzał. Nie ma tego takiego wow, bo no, ja jednak wolałbym Mameda Khalidowa zobaczyć w tej kategorii średniej z kimś rzeczywiście z tego topu. Szkoda, że nie doszło do pojedynku z Pawłem Pawlakiem. Można to było też troszeczkę inaczej tam zestawić, bo Mamed Khalidow mógł się bić z Piotkiem tak naprawdę też Kubelskim. Więc tutaj dwa naprawdę fajne pojedynki. Wiadomo, że tam się mówiło o tym, że Paweł Pawlak, że Mamed Khalidow nie chciał wziąć walki o pas chyba z tego, co tak się mówiło. Ale z kim nie chciał walki o pas wziąć? Nie rozumiem. Nie, no było chyba takie pogłoski, tak się mówiło, że chyba Mamed nie chciał się bić z Pawlakiem o pas, czy nie chciał się w ogóle bić. Nie. On nie chciał się przed... Tam było mu, nie wiem, kilka miesięcy temu, że on się zastanawiał, że on nie chciał się walczyć o pas, ale przy tej gali chciał walki o pas i walka z Pawlakiem miała być o pas. Walki z Kuberskim nie chciał, bo to byłoby o nic i to byłby po prostu walka z normalnym gościem z 8-4, nie z żadnym mistrzem. Tego nie chciał, bo on nie chciał zwykłej walki, on chciał walkę top. No walka z Piotkiem też byłaby topem, wiadomo, że byłaby... No nie by, ale nie, no ale to nie jest mistrz, to jest szczytka z nich. Oczywiście. Wiesz, a teraz, no teraz wiesz, no Mamed nie chce takiej walki. Jak był mistrzem, musiał być pretendent, to spoko, ale on chciał walkę, która wywinduje top i KSW szukało takiej walki, która medialnie no rozpierdoli. No, tak, no taka jest prawda, z całym szacunkiem walka z Piotrem Kuberskim. Poza nami, no nikogo nie będzie, nie obchodzi, a walka z Adrianem z mistrzem kategorii półśredniej, bardzo medialnym obecnie, no obchodzi wielu osób. To dla Adriana to jest pod kątem rozpoznawalności, to jest mega skok i fajnie, że tą walkę wziął, ale to także ja sumując, bo w sumie nie ma co się rozgadywać, Mamed jest past prime, już uważam, że wiem, że ty będziesz mówił, wiem, znam twoje zdania na temat tego pojedynku, ale uważam, że tutaj tak, 15 lat przestrzału pomiędzy nimi. Mamed w ostatnich latach z tą częstotliwością jego pojedynków wiemy, jak było. To jest walka w sumie jedna na rok. Bartosiński znowu też trochę z Igorem Michaliszynem. Ja byłem trochę mocno za Igorem i ogólnie Adam Bartosiński jest takim zawodnikiem, za którym ja jakoś strasznie nigdy nie przepadałem. Ale rzeczywiście Adrian z walki na walkę pokazuje tą swoją mega klasę sportową. Tutaj uważam, że będzie miał spore problemy z gabarytami Mameda przede wszystkim. Mamed będzie bardzo groźny, zarówno w stójce, jak i w parterze jest mega kreatywnym zawodnikiem. Doskonale o tym każdy wie. Więc tutaj, no, planem dla Adriana jest prawdopodobnie obalać, albo gdzieś tam głównie klinczować. I pewnie ja tak przynajmniej sobie to uważam, że ta walka będzie tak wyglądała, że Adrian Bartosiński zawalczy podobnie jak Spalnace i będzie klinczował, będzie obalał i ten pojedynek prawdopodobnie wygra na pewnym dystansie. Dobra, to teraz ja. Przede wszystkim, no nie zgadzam się z kilkoma kwestiami, które powiedziałeś, ale to za chwilę do nich przejdę. Przede wszystkim mam wrażenie, nie mówię to oczywiście o tobie, ale wiele ludzi na grupach, na Twitterze, w różnych mediach od razu stawia mismatch. Chyba nie mówię ty. Dobra. Mówię ogólnie. Mismatch, Mamed nie ma szans. Ale nikt nie zada sobie minimum trudu, żeby chociaż dojść do jakiejkolwiek analizy tego. Ja powiem tak. Pamiętajmy, pierwszy aspekt to nie jest kategoria Bartosa. 8-4, a 7-7 jest różnica. Jak ktoś mi powie, że nie, to jest po prostu głupi. Jest duża różnica w wielu aspektach. Szybkości ciosów, siły ciosów i naprawdę wielu gdzieś tak... O których, tak jak powiedziałem, wielu gdzieś tam płaszczyznach, aspektach, o których wielu ludzi nie pamięta, bo Bartosz chyba ostatnią walkę gdzieś tam poza 7-7 miał tylko jeden, z tego co pamiętam, bo tam chyba były, bo to też nie było 8-4, to tam było chyba 81 z hakiem chyba, więc to na to już no, tylko jeden, no to już był 4 lata temu, nie? Więc to już też wydaje mi się, że trochę czasu minęło i też te atuty uważam, mimo tego, że się mówi, że Bartosz jest ogólnie dużym zawodnikiem, to te atuty 7-7 mogą nie działać w walce 8-4. Drugi aspekt,
jest aspekt kondycyjny. Nie mówię, że Mamet z kondycji, bo też Adam Mamet też z kondycji super nie słynie, chociaż w walce ze Skałem pokazał, że jest, że w tej walce potrafił się przygotować i była jakaś poprawa. Do tego pamiętajmy, że też te ciosy Bartosa, one oczywiście ważą swoje, ale one niekoniecznie muszą ważyć w 8-4. I też ta dynamika może być całkowicie inna. Do tego czyli jakby z najtrudniejszym bardzo cię przerywa, nie wiem, tylko u mnie. Halo, halo? No bardzo mnie, bardzo cię przerywało teraz, w ogóle nie słyszałem, nie wiem, czy to jest tylko u mnie, czy zobaczymy, wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu, zobaczymy. Dobra, to lecimy dalej, nie będziemy tego wycinać, bo po co, zobaczymy. No ale dobra, ale wracając jakby bardziej do tematu. Wybiło mnie to z rytmu strasznie, ale tak, tak jak powiedziałem, to nie jest kategoria 8-4, więc tutaj też wiele gdzieś tam, już wiem do czego miałem wrócić, do samego klinczu. Ale Bartosiewicz zwykle nie klinczuje w swoich walkach. Ostatnia walka, pamiętajmy, że wyszedł no, z rozwaloną szczęką, nie? To też tam było, kurde, też tam ze szczęką, z rozwalonym nosem, więc to też tam ma znaczenie, no. Więc po prostu musiał tak walczyć. A Parnasy, pamiętajmy, no też o co się toczyła gra, jaki to był zawodnik. Parnas to jest najtrudniejszy do rozczytania zawodnik w KSW, a jeden, wydaje mi się, że nawet w Europie, nawet w UFC wielu zawodników miałoby z nim ciężko go rozczytać. I wybrał po prostu najprostszą drogę do budowania sobie przewagi, czyli klinczowania z gościem, który na co dzień walczył w kategorii lekkiej czy piórkowej. I to po prostu działało, ale wcześniej Adrian Bartosiński tak w swoich walkach nie walczy. I też trudno mi sobie wyobrazić, że tak to będzie wyglądało w tym pojedynku. Tym bardziej, że pamiętajmy, że to znowu mówię, 8-4. To tu też Mamet też tą siłę, też jest do tego przyzwyczajony. Mamet się nie bał klinczować z Pudzianem, więc wydaje mi się, że tutaj też będzie miał argumenty, żeby z tego klinczu sobie wyjść. Tym bardziej, że Mamet parterowo jest bardzo dobrym zawodnikiem i również zapaśniczo też stoi na wysokim poziomie. Też wiele ludzi gdzieś tam odnosi się do walki ze Scottem Askamem, bo tam też było tak, że tam przez aspekty zapaśnicze wygrał Anglik, tylko że wtedy trochę Mamet się pakował za łatwo w te walki, w te aspekty parterowe bez dwóch zdań, ale ta walka też była, nie była tak jednostronna, jak ludzie myślą. Oczywiście siła, dynamika jest po stronie Adriana, tylko mówię, też nie wiem, jak to będzie wyglądało w tej kategorii. Też ma dobrą stójkę, ma czym uderzyć, a Mamet czasami, wiadomo, jak go złapiesz, to no, z Soldiciem też tak wyszło, ale wydaje mi się, że w poprzednich jakichś pojedynkach nie było tego, moim zdaniem, też tak za bardzo widać. Nie był jakoś tak mega chyba kończony i nokautowany. Więc tutaj jest wiele aspektów, których wielu ludzi sobie tego nie analizuje, nie zdaje sprawy. Oczywiście, patrząc na to, tak jak ty mówisz, na wszystkie aspekty, które ty mówisz, masz rację i wielu kibiców ma rację. Tylko pamiętajmy, że to jest Mamet Khalidow, który zaskakiwał nieraz, który przypominam, że z Askamem też miał być do jednej bramki, miał go Askam rozpierdolić jednym słowem, a wiemy, jak to się skończyło. Mamet jest bardzo niewygodny w każdym aspekcie walki. Ta stójka jest naprawdę na takim poziomie, że jest go bardzo ciężko złapać, jest lotny na nogach, cały czas jest w formie. Wiadomo, też będą teraz argumenty, że no, walczy bardzo mało, że ostatnia walka była z Askamem, z Askam wiemy, jak wyglądał. No ale jednak pokazał, że się dobrze rusza. Fakt, że bokserski, ale z Tomkiem Adamkiem też pokazał, że gdzieś tam tą formę jeszcze potrafi wejść. I ja tutaj w Mameda Khalidowa wierzę. Ja tutaj trochę bardziej typuję sercem, bez dwóch zdań, bo jestem absolutnym fanem Mameda Khalidowa. Od lat taka ciekawa historia. Mamed był pierwszą osobą, z którą zrobiłem kiedykolwiek wywiad. Więc to dla mnie to też jest historycznie ważna postać. Ale gdzieś mówię, ja starałem się że bardzo ten pojedynek gdzieś tam bardzo zanalizować. Mamy też, pamiętajmy o tym, że ma bardzo fajny boks. Jeżeli, nawet jeśli on nie kończy z tymi kopnięciami i tak dalej, jeżeli, no a kurde, ciężko będzie Adrianowi przez te ręce moim zdaniem przejść, też te kopnięcia i tak dalej. Ma oczywiście bardzo dużą szansę Adrian Bartosiński, bo w parterze jest super, super zawodnikiem, ale Mamet jest również super zawodnikiem w parterze i tam te kotły zapaśniczo-parterowe mogą być naprawdę fenomenalne. Wiadomo, jest ten wiek Mameda,
też ta ilość walk w karierze, też to się wszystko może na nim odbić, też organizm może, może już nie wytrzymać, ale pamiętajmy o tym, że w pojedynku, którym ostatnim on przegrał, czyli mówię o MMA, czyli z Roberto Soldiciem, on w tej pierwszej rundzie dobrze wyglądał. Więc jeżeli wykrzesie z siebie trochę ognia, a Adriana da się trafić, co pokazał Andrzej Grzebek, też wydaje mi się, że jest to wszystko możliwe. Ja stawiam na Mamada Khalidova 55-45 i liczę tutaj naprawdę na dobrą walkę. Oczywiście, tak jak powiedziałem trzykrotnie, mogę się mylić, może wyjdzie, że pierdolę głupoty, ale ja po prostu Mamada Khalidova wierzę, uważam, że ma bardzo wiele aspektów, uważam, że ta walka jest po prostu super. Tego się nikt się nie spodziewał i o to chodzi, dlatego się dużo ludzi tą walką po prostu jara. I tyle. Szymon, czy chcesz coś dodać? Myślę, że wszystko tutaj czerpaliśmy. Dobra, także trzech największych faworytów na tej karcie. U mnie jest tak, Śmiowski, Phil i Igor Michaliszyn. Uważam, że to trójeczka taka najbliżej mi do nich. No ja chyba tak samo. Bez dwóch zdań. A dobra, to teraz przejdźmy do oceny gali. No dziewiątka. Dziewiątka. Dobra, ale ogólnie... No. Dla mnie jest taki trochę niedosyt w paru przypadkach, ale... Jakich? Na pewno brakuje mi Mariusza Podzianowskiego, bo bardzo na niego czekałem. Ja wiem, że tutaj każdy mówi, że Brzosek i tak dalej. Okej, spoko, ten pojedynek jest zajebisty. Ale ja i tak mimo wszystko na Mariusza czekałem. Bardzo go chciałem na tej setce symbolicznie zobaczyć. Nie rozumiem tego. Możesz nie rozumieć. No ja jestem gościem, który się trochę wychowywał na tych walkach Mariusza i od tego ten... No mój... ja też! Ty no przecież... No, ale ty masz inne mówić. Zdanie. Ja mam takie akurat i brakuje mi jednak tego Mariusza mimo wszystko. Czego mi tutaj... Na pewno chciałem Rafała Haratyka zobaczyć z kim innym. W sumie tutaj no nie ma się za bardzo do czego dopierdolić. No parę... Wcześniej miałem troszeczkę inne podejście też do tej karty, bo nie analizowałem tej karty, tylko tak na świeżo bardziej gdzieś tam jak ta rozpiska już się pojawiła, no to tak marudziłem, ale parę pojedynków tutaj zmieniłem zdanie na temat walki Ruchały, no bo jednak liczyłem, znaczy inaczej, u mnie to było z tym Formelą tak, że po tej, ja uważałem, że Kasper Formela nie zasługiwał na tak Rzota po tej walce z Widą, która była nudna. No ale no wiadomo, nikt też... nikt nie zasługiwał. No tak, znaczy no na pewno najbardziej zasługiwał, znaczy Rutek uważam, że najbardziej. Nie zasługiwał, no czym? No nie bez jaj. No ale bez jaj, no to... No to dobra, no to komu, kto najbardziej według ciebie zasłużył na title shota z tej ekipy, która, z tych zawodników, którzy mogli tego title shota dostać, obecnych zawodników z KSW? Generalnie pierwsze zdanie, co powiem, nikt nie zasługiwał. Moim zdaniem. No dobra, no to okej, ale kto według ciebie powinien zasłużyć na taką walkę? Kasper Formela. Po jednym zwycięstwie tylko? A myślisz, że porażka i walka z Nevesem to było coś lepszego? No bo przecież Rutek przegrał z Kaczmarczykiem i wygrał tylko z Nevesem po bardzo nudnej walce. Czy ja się mylę? I wygrał z Loma Alijewskim. Ja wiem, że przegrał. No ale kiedy? No ale nie, no ale kiedy? No ale dobra, no ale kiedy? No to, no nie, no kurde, no ale no, była, ale była porażka. No to okej, no była, dobra. Dobrze wiesz, że to było po bliskiej walce i to mogło pójść w obie strony, więc to też myślę, że taki... No nie, no wygrał, nie, no wygrał wyraźnie Patryk, no już nie rób sobie jaj. No nie opowiadaj takich rzeczy, bo to była bliska walka. No wygrał dwie rundy, ale wiesz jak było tam, gdyby nie to... No tak, no ale dobrze, ale jednak przegrał. I przegrał. I potem wygrał z gościem, którego nie było w rankingu, którego myślałeś, że to wytknę, którego ty i pół forum, w których jesteśmy i gadamy, czy nawet 3/4 bym powiedział, skreślało go do jednej bramki, że to jest, no już nie powiem kurwa kto. No skreślałem, no oczywiście, że... Z czego połowa ludzi, nie ty, mówiła to bez oglądania walk. To jest w ogóle mój ulubiony kontrargument do wielu komentujących. I po tej walce ma dostać opas. Ja wiem, że medialny... Ja wiem, że medialny i tak dalej, więc ja też inaczej, ja też stwierdziłem, że Rutek tą walkę dostanie. Ja też się zgadzam, że nic by się nie stało, jakby dostał Rutek. I też rozumiem, że bardziej można to
dać argument, że może bardziej zasługiwał niż Kasper Formel. Ale jednak Kasper Formel pokonał numer 5 czy numer 6 kategorii 6-6. A gość pokonał Nevesa, no, który z całym szacunkiem w KSW jeszcze nie znaczył nic. A tu nie mamy znaczy, gościa mimo wszystko po jakimś tam zwycięstwie. Jeszcze był Adam Soldajew, który oczywiście wygrał ze Stasiakiem, ale chwilę temu przegrał z Rudkiem, no bardzo wyraźnie, tak? To tam to już było, już się pewnie zgodzi, że tam już było bardziej wyraźnie niż Kaczmarczyk. Więc tak naprawdę faworyta nie było i jeżeli patrzymy na rankingowo i tak dalej, to zasługiwał Formela. Oczywiście wiem, że ta walka nie wyglądała, chociaż dla mnie była ciekawa, ale dla wielu nie wyglądała tak z Willą, tak jak to powinno być, więc ja mówię, z tych wszystkich trzech, no bo tak naprawdę trzech trzeba było wziąć pod uwagę, bo nie było jakby innych chyba opcji, z tego co pamiętam, bo był tylko no, Soldajew, Rutek i Formela, to każdy z tych kandydatur ma plus i minus. Każdy z tych kandydatur ma skazę i tak naprawdę to, czy dostałby któryśkolwiek z nich, to każdą się da obronić i każdą się da gdzieś tam skrytykować, dlatego ja uważałem, że nikt z nich nie zasłużył. Gdzieś tam rankingowo wydaje mi się najbardziej po prostu pasował Kasper po tym, kogo pokonał, no ale tak jak ty mówisz, jest wiele gdzieś tam wiesz, aspektów w tym, nie? No tak. No dobra, niech ci będzie. Ale i tak się z tobą nie zgadzam. Ale przekonałem się trochę do formeli, więc się bardzo tak. Cieszę. Trochę bardzo tak. Znaczy tak, moja ocena gali to jest tak, 9 na 10 bez dwóch zdań. Ja uważam, że jest to najmocniejsza karta w historii KSW, najmocniejsza karta w historii europejskiej organizacji MMA. A nawet uważam, że jest wiele lepsza od kilku nawet gal Bellatora, gdzieś tu jak były w Europie i tak dalej. Można, wydaje mi się, że wiele takich kart. Trudno gdzieś tam tak dobrą kartę znaleźć. Wiadomo, wyłączam całkowicie UFC, tak? To bez dwóch zdań. No mi Pudziana nie szkoda, czy nie szkoda. Ja dzięki Pudzianowi zacząłem to oglądać, tak? Bo ja pierwszą walkę MMA, jaką widziałem, to był Pudzian Najman. Ja dzięki Pudzianowi tak naprawdę gdzieś tam się tym zainteresowałem. Ale mnie już osobiście Pudzian na kartach KSW, delikatnie mówiąc, mnie już wali. Ja te wszystkie, wiesz, te dyskusje, z kim on będzie walczył, z kim nie będzie walczył, ja to miałem tak głęboko w dupie, że się bałem, że tą opinią sobie zębów nie wybije. Mi już naprawdę, czy on będzie, nie będzie, a prawda jest taka, że w rezultacie straciliśmy jedną ze słabszych walk na tej gali, a zyskaliśmy jedną z lepszych walk na tej gali. Więc dla mnie wymiana super. Tak naprawdę no nie mamy, porównując na przykład do tych dwóch najlepszych rozpisek w KSW, czyli do tych dwóch gal na Stadionie Narodowym, nie mamy tutaj żadnych freaków. To jest taki plus. Mamy dwie oczywiście trochę słabsze walki, które odbiegają poziomem od reszty, no ale to też nie są gdzieś tam walki słabe jak na undercard pasują, więc tutaj ta gala się skleja, no ja już się tą galą jaram. To samo co przy Narodowym, mam wrażenie, że już po prostu nie jestem tak bombardowany, że zaraz to KSW, mam wrażenie, że mi z lodówki wyjdzie, bo jest tylko KSW 100, KSW 100, KSW 100. Tak powinno być. Przy takiej gali tak powinno być. No, ja się zgadzam. Ja tylko mówię, jak ja to po prostu odbieram, bo po prostu tego jest, moim zdaniem, już czekam i tyle. No, wiadomo, zawsze się da zrobić lepiej. Zawsze się da zrobić lepiej, ale z tym, to też Wojek tłumaczył, nie pamiętam, czy to w tej 4 godziny materiału dla Indy Cage, czy w jakimś innym wywiadzie, czy ze mną, już nie pamiętam, ale no, że jakby powiedzieć, z tego, co jest, z tego, co było dostępne, no stworzył to, co się dało, tak? Wiadomo, zawsze dasz zrobić coś lepiej, no ale my tylko widzimy tą stronę, którą dostajemy. Ewentualnie później dostajemy jakieś wytłumaczenie w wywiadach z Wojkiem, z Martinem i tak dalej, no ale no po prostu złożyło się tak, jak jest. A według mnie no, mamy tutaj wiele naprawdę topowych walk w KSW i ciężko, mówię, taką kartę porównywalną gdzieś w historii KSW gdzieś tam znaleźć. No, ja mam tylko nadzieję, że wszystko to odda po prostu w klatce. Czy jeszcze, Szymuś, coś chcesz dodać? Myślę, że już temat. Już wyczerpaliśmy temat kali KSW 100. No i co, teraz wydaje mi się, że przejdziemy sobie szybko do naszych zawodniczych i zawodników UFC. Klaudia Segura na ostatniej gali UFC przegrała z Melissą Mullins. No była to deklasacja, bez dwóch zdań.
to przed średnią zawodniczkę też. Tak. No tak delikatnie powiedziałeś. Znaczy, no nie jest Mullis, nie jest zła może, jest dosyć obita i to z całkiem takimi przyzwoitymi zawodniczkami. No Klaudia Cygula wpisywała się w ten kanon tych właśnie rywalek, z którymi się biła, no była jeszcze słabsza, także. Także no walka, nie wiem, nie chcę tutaj robić przykrości Klaudii, ale no może nie będę nic mówił po prostu. Nawet nie powiem, że za szybko, bo po prostu Klaudia Cygła nie osiągnie nigdy poziomu UFC. Patrząc na jej rywalki wcześniejsze, no młoda dziewczyna powinna rzeczywiście te walki robić częściej, ze słabszymi rywalkami, tutaj. A no też ta kategoria jej wagowa, to jest kategoria Kogucia, też dosyć newralgiczna, plus późny wylot do Stanów, no to się nie mogło inaczej tak naprawdę skończyć. Ja trochę przewidywałem, czyli czułem, że Klaudia, i to bardzo dobrze Przemek Kosicki też powiedział, że właśnie ona pierwsza będzie tylko ma szansa, a później będzie taka sytuacja i 100% to przewidział, także szacun. Znaczy generalnie to jest tak, wszystko co miało w tej, jakby powiedzieć, angażu do UFC w tej walce i ze wszystkim nie zagrać przy Klaudii Cygule, to nie zagrało. Brak trenera w ostatnim jakby etapie przygotowań, walka na ostatnią chwilę, takie parcie do tego UFC na siłę. No została gdzieś tam według mnie, jak powiedzieć, skillowo ta Mullins nie jest zła, jest przede wszystkim obita, no ale Klaudia nigdy nie walczyła tak naprawdę z solidną zawodniczką, no bo jej tak z tego co ja kojarzę, to jego najmocniejszą rywalką to była Brenna Cardozo z rekordem obecnie 9-5, ale poza tym no te zawodniczki były no czysto na słabo. Najmocniejsza. Jeszcze raz kto? Chyba Piątkowska była najmocniejszą rywalką. No Jezu, Szymon, weź mnie nie osłabia, bo to po prostu, no proszę cię. Karolina Sobek chyba, nawet lepsza. No nie wiem, czy nie lepsza jak ta Brenna, no ale tak, Brenna i... Nie, no Brenna wydaje mi się zdecydowanie. No Karolina też, no to też był początek kariery, wiadomo. Powtórz? Tam była bliska walka wtedy, bo wygrała ta Brazylijka jedną rundę, pamiętam. To było Armii chyba, fajnie. No tak, no ale... Kurczę, no ja jestem w ogóle bardzo krytyczny, jeśli chodzi o... takich młodych zawodników, którzy bardzo szybko chcą iść do UFC bez sprawdzenia się gdzieś na lokalnym polu, w innych organizacjach europejskich, bo pamiętajmy, że to jest kurwa UFC. Tam jak tam udać się prześlizgnąć, to spoko, ale no potem to powiedzieć, że tych zawodniczek nie ma dużo i też kurczę, no ciężko jest. I to były wielokrotnie te przykłady gdzieś były z naszego podwórka, czy nawet gdzieś tam z innych rynków. No ja uważam, że zdecydowanie za wcześnie i to, co pokazuje Klaudia Cygła, to na razie, no nie widzę, żeby to był nawet poziom KSW. Przepraszam, że to tak ujmę. Oczywiście wiadomo, z kimś tam by pewnie mogła wygrać, no ale tu brakowało testu. Po co się tak pchać? Ja wiem, że UFC jest marzeniem, ja wiem, że UFC to jest UFC, ale naprawdę planując karierę swoją, czy w przypadku, nie wiem, podopieczny, czy jako menadżer, powinny być jakiś taki przycisk bezpieczeństwa, który im mówi, że no poczekaj, nie śpiesz się, masz 25 lat, po co się śpieszyć? Poczekaj, ja wiem, że czasem bywa tak, że tu UFC się nie trafi, ale po co? Po co, wiesz, iść no trochę do paszczy 2? Poczekaj, weź sobie jakieś, nie wiem, dwie walki na oktagonie, gdzieś, nie wiem, powalcz sobie, zdobądź pas aresu może, nie wiem, spróbuj się dostać do tego KSW. Pogadajcie z Kubą Borowiczem, może niech pościąga kilka tych zawodniczek, jakichś takich chociaż solidniejszych i popróbuj wtedy i może by to wtedy inaczej wyglądało, bo zabrakło tutaj obicia, zabrakło wszystkiego. Przykro się tylko patrzało na Klaudię, jak ona tam płakała potem na tym wideo. Znaczy no okej, to trzeba było się po prostu postarać w walce. No ja lubię Klaudię, fajna dziewczyna, fajnie się tam również gadał na wywiadzie, ale no... Trzeba było walczyć w placu, a nie płakać w Instagramie. No przepraszam, że... Ja uchodzę ekipę, bo tak teraz sobie patrzę, tutaj kurde bleda była Pudilowa, była ta Karecka i te tutaj sparingi kurde, to miała przyzwoite rzeczywiście przed tą walką. No tak, no ale wiesz, nie było też trenera, branie też na tą chwilę, no też trzeba... Też te walki na ostatnią chwilę są no, w chuj niebezpieczne. No ja wiem, że fajnie się rozdała do UFC, ale ja się obawiam, że to będzie po prostu ładne 0-3 albo 0-2 i powrót. Zobaczymy, jak to będzie w pełnym przygotowaniu i też jaką zawodniczkę dostanie, bo tutaj skoro przegra z Mullins, no to pewnie dostanie jeszcze słabszą zawodniczkę niż Mullins, więc może jakieś tam szanse będzie mieć. Wiadomo, że każdy zawodnik polski w UFC
jak jest, no to jest jakiś tam powód do dumy, bo jednak to jest najwyższa liga, no ale przykro się to oglądało. Ale mam nadzieję, że Klaudia jest młodą dziewczyną i że wyciągnie wnioski i się zaprezentuje i zamknie nam mordy, bo bardzo bym tego chciał. Ja też bym bardzo tego chciał, ale ja oceniamy to, co jest po prostu teraz, a nie wiesz, nie to, co może być. Ja uważam, że mówię, że to było za szybko i po prostu niepotrzebne. No i tyle. Dobra, przejdźmy do kolejnej naszej zawodniczki, która również przegrała tego wieczoru. Mówię tu oczywiście o Karolinie Kowalkiewicz. Kurczę, no mi się Karolina w tej walce z Denise Gomez podobała. Oczywiście przegrała za zasłużenie, ale wyglądała tam bardzo fajnie. Klas swój wiek, pamiętam, jak Karolina, nie wypowiadam oczywiście kobiecie wieku, ale no prawie, zresztą ma 39 lat, więc już dobija do tej 40, jest bardzo doświadczona, bo tych walk gdzieś tam ma chyba z 25, to jest z tego, co każe od UFC, jest od lat. Gdzieś tam, no, tak naprawdę pierwsze dwie rundy były gdzieś tam w miarę wyrównane, gdzieś tam Gomez, zwłaszcza tą pierwszą rundę, tym mocnym ciosom tam udało się tą pierwszą rundę tam pewniej trochę wygrać. Karolina w trzeciej rundzie pokazała naprawdę dużo umiejętności, pokazała, że ten ogień jeszcze w niej jest. Pokazała, że chciała wygrać. Bardzo, bardzo szkoda mi tej przegranej, ale pewnie jeszcze raz ją zobaczymy w klatce UFC, ale no mam nadzieję, że już będą to zawodniczki takie, które nie będą na jej poziomie wiekowym, doświadczenia, żeby mogła się obijać, a nie dostała no te po prostu młode, ambitne zawodniczki, które będą szły do przodu, bo z takimi już niestety Karolina pokazuje, że troszeczkę odbiega, mimo tego, że w tej walce nie zabrakło wiele. Szymon? No, dobry pojedynek Karoliny. Mi zamknęła mordę, bo ja liczyłem, no tak stawiałem, że Denis Gomez znokautuje Kowalkiewicz. Trochę sobie przewidywałem ten pojedynek tak jak walka z Andrade, a rzeczywiście Karolina bardzo dobrze wyglądała. W ogóle Karolina jest, jak na tą kategorię, to tak, ja myślałem, że Gomez będzie rzeczywiście fizycznie taka, no bo tutaj pod kątem gabarytów mniejsza i tak dalej, ale myślałem, że po prostu Gomez będzie bardziej taka nabita pod kątem sylwetkowym, a to Karolina rzeczywiście no wygląda przy Karolinie na malutką bardzo. Dobry pojedynek Karoliny i Karolina też pokazuje, że pomimo tych 39 lat i dosyć dużego wyeksploatowania już, bo 25 pojedynków ma w organizacji UFC, z czego 25 walk MMA zawodowym, z czego 18 walk w UFC, aż ma stoczonych, ma rekord 9-9 i liczę jeszcze na jej fajne walki. Naprawdę bardzo fajny jestem Karoliny. Mega propsuje, super waleczka, przegrała z rywalką 15 lat młodszą, z głodną taką dziewczyną, która rzeczywiście tutaj choćby z Hauregui bardzo fajnie wyglądała. Ona tych walk w UFC pokazała rzeczywiście, że jest bardzo groźna, a Karolina zneutralizowała trochę to zagrożenie jej tych mocnych pięści. Fajna walka. Bardzo bym chciał Karolinę jeszcze zobaczyć tutaj. Mam nadzieję, że dostanie teraz rywalkę troszeczkę słabszą, jakąś po porażce, bo sama Karolina sama jest po tych dwóch porażkach, więc mam nadzieję, że tutaj dostanie kogoś no słabszą rywalkę niż te właśnie, tak jak mówisz, te młode, bo te Brazyliki dwie miała, Lucindo to też jest Brazylika, tak? Z tego co pamiętam, czy Meksykan, Brazylika też, no. To też te, wiadomo, że ten narybek brazylijski też, jak obserwuję kontendera i ogólnie starzam się oglądać żeńskie MMA i analizować ogólnie, to tutaj miała rywalki bardzo groźne, a tak naprawdę paradoksalnie większej krzywdy tam sobie nie dała zrobić. Na przykład Lucindo to tam chyba zapasami wygrała wtedy. A tutaj jest Gomez na nogach. Fajny pojedynek bardzo i liczę na kolejne walki jeszcze Karoliny. Chociaż myślę, że tutaj już trzeba będzie chyba niedługo kończyć, ale myślę, że za 2-3 walki to jeszcze Karolina w tym UFC zrobi. Okej, teraz przejdziemy sobie. Troszeczkę walki troszeczkę była tam 2 tygodnie temu, ale przy poprzednim typowaniu KSW minęliśmy trochę Mateusza Rembeckiego. Teraz chciałbym tą walkę tak pokrótce omówić. Mateusz Rembecki po fenomenalnym starciu pokonuje na punkty Myktybeka Orolbaja. No walka fenomenalna. Kurczę, Mateusz no, pokazał, że no, dalej się trzeba z nim liczyć. Chociaż ja uważam, że pokazał też również sporo luk, no ale pokazał tak, przede wszystkim przepracował bardzo dobrze okres przygotowawczy. W ATT było widać w ATT trochę tych przygotowaniach, że no, narzucili sobie bardzo mocne tempo. Wiadomo, już wcześniej ludzie no już troszeczkę zdychali oboje, no ale to nic dziwnego, a jeszcze Mateusz bardzo tam no, prawie skończył rywala. No, podłączył go i tam był knockdown. No, walka super, pokazał nawet pod względem kondycyjnym duże poprawy w stójce, no w parterze pokazuje się w tej walce fenomenalnie. To jest troszeczkę mi zamknął mordę, że nie należy go skreślać, ale jak tutaj, właśnie to chciałem jedno powiedzieć, bo jeden
z jeden z redaktorów coś tam szczekał coś tam ostatnio, że ja coś tam mówiłem o nim, że ja tam mówiłem, że Mateusz Rembecki się nie ma szans do top 15 nigdy, więc proponuję naukę poprawnego czytania postów na Twitterze, bo to wydaje mi się, że to w tym przypadku może być ważne. Ja nigdy nie mówiłem, że Mateusz Rembecki się nie dostanie do top 15, tylko że na etap dyskusji, czyli w zeszłym roku, że jeszcze nie zasługuje na walkę top 15 i wtedy walki z nikim do top 15 lub blisko top 15 nie dostanie, co się okazało, że miałem rację, że no nie dostał nikogo do top 15, ale nie miał walki gdzieś tam o wejście do top 15, więc bardziej mi chodziło o to, bo ja wtedy to argumentowałem tym, że jest przynajmniej kilku zawodników, którzy są widocznie przed Mateuszem i taka jest prawda. No teraz też jest kilku po nim, no ale myślę, że po takiej walce jednej z lepszych walk ogólnie w MMA w tym roku pokazał, że no może mieć papiery na top 15, ale mówię tak spokojnie, wiadomo, wydaje mi się, że po tej walce dostanie już kogoś troszeczkę lepszego. Więc top 15 może być szybciej niż ja myślałem na przykład, ale no walka super pokazała przede wszystkim Mateuszowi, że no machu pijaja i widać, że to UFC to jest jego droga. Szymon? No, świetna walka Mateusza. Mateusz Rembecki przede wszystkim pod kątem kondycyjnym wyglądał bardzo dobrze, bo pamiętamy walkę z Ferreirą, jak to wyglądało, że rzeczywiście tam narzucił sobie bardzo duże tempo Chińczyk i później to się odbiło na całym obrazie tej walki. Znaczy też troszeczkę Orolbej był strasznie, strasznie przeceniany, uważam też, bo wygrał dwie walki tak naprawdę w UFC, pokonał Brennera, który jest bardzo szczytnym zawodnikiem, jednowymiarowym przede wszystkim, no wygrał z Mediciem, to był w kategorii jeszcze półśredniej, a wcześniej no tutaj nie miał jakichś wybitnych skalpów. Nic zanalizując w sumie tutaj to, co powiedziałeś, Mateusz Rybecki wyglądał świetnie w tym pojedynku i gdyby go oszukali tym splitem, to byłoby taka kradzież, że po prostu masakra, no nie wiem jak tam można w ogóle było dać dwie rundy Rolbajowi, to trzeba by było mieć klapki na oczach, żeby dać. Blisko skończenia był Mateusz, tak jak mówiłem, pod kątem kondycyjnym, pomimo dosyć dużego tempa, mniejszego chyba trochę jak w walce z Ferreirą. To wyglądało bardzo dobrze, zresztą co sam wspominał tam w którymś z wywiadu, nie pamiętam z kim już, ale też, że tam pracowali nad tym cardio mocno. No, Mateusz, myślę, że ja jestem dużym fanem Mateusza i uważam, że on się przebije. Może być tak, że tak jak gadaliśmy kiedyś, że może skoczyć do tego top 15 właśnie jakimś jednym shortem może i tak dalej, a tutaj no tak zasadniczo to chyba ze dwie walki gdzieś od top 15 jest w tej chwili, uważam. Są przed nim zawodnicy, tak jak mówiłeś i tak dalej, ale Mateusz Rembecki też ma taki styl walki, że tutaj uważam, że może być szybko zostawiony z kimś, kto walczy podobnie i tym zaraz się zahaczy przy tym top 15 dosyć blisko. No super walka Mateusza. Tutaj nic dodać, nic mówiąc, fajna, krwawa bitka. Tyle. Super walka, naprawdę świetnie się to oglądało. A jak chcecie usłyszeć, co mówił Mateusz po walce, to na Polish Fighters jest wywiad, więc wiejta. Kończąc, nieoczekiwanie Marcin Tybura skakuje na rozpiskę UFC 309. Nie będziemy to oczywiście całej karty omawiać, tylko szybko sobie przejdziemy walkę Marcina z Jonathan Dinizem. Jak ty generalnie typujesz ten pojedynek? No bo rywal, bo Diniz chyba nie jest top 15, nie? UFC? Nie, nie. No Diniz to w sumie chyba ze dwie walki tylko stoczył. Tak, dwie. Patrz, teraz wygrał z Lane'em, tak, z Williamsem. Jeszcze tak. Blisko mi jest tutaj do tego, żeby na przykład na Marcina Tyburę postawić, ale jak oglądałem walkę jego ostatnio, to było przedwczoraj, Diniza z Kalem Williamsem, tak z ciekawości, to rzeczywiście Diniz tamte zapasy zneutralizował w bardzo dobry sposób. Brazylijczyk. Oni go też pchają, to jest taki trochę kasu, znaczy kasu, wiadomo, nie porównujmy, ale to widać, że UFC bardzo lubi tych brazylijskich kickboxerów, bo tak na przykład było z Alexem Pereirą, że też bardzo szybko go tam dwie walki i zaraz już miał praktycznie walkę z czołówką. No tutaj Diniz dostaje dosyć bezpiecznego Marcina Tybura. No mam nadzieję, że Marcin Tybura nie da się ustrzelić tak, jak to było w walce za Spinalem. Diniz jest świetny boksersko poukładany, bardzo dobry kickbokser. Naprawdę gościu, który się bił przecież, przypomnę, w Glory. Bił się w ogóle we wszystkich jakichś tam większych organizacjach i oczywiście samą czołówką tak naprawdę się obijał. Fajnie się przebranżowił na to MMA. Ciężki to będzie test dla Marcina i dla Diniza, bo jednak no Diniz, jak się spojrzy z kim wcześniej walczył, to Marcin Tybura stoczył 34 walki w MMA, na poziomie UFC 20 tych pojedynków, przed czasem przegrał tylko, aha, dwa razy przegrał, trzy razy przegrał, oj, oj, oj.
Myślałem, że raz, cały czas gdzieś mi utkwiła ta jego porażka z Tomem, wtedy w Anglii. Nie wiem, jak sobie tą płytę powinien wyobrazić. Na pewno gdzieś tam bliżej jest mi do Marcina z racji tego dużego doświadczenia i tak dalej, ale no trochę to jest wygląda na walkę pod Diniza, że jednak Diniz tutaj będzie rozdawał karty w tej stójce i trzeba obalać, ale Diniz już pokazał, że się potrafi przed tym bronić w starciu z Karlem Williamsem. Także ciężka ta walka dla Marcina Tybury. Faworytem jest Marcin dla mnie minimalnym, ale to też z racji tego, że kieruje się sympatią. Kursy są bardzo bliskie, też sobie patrzyłem ostatnio, tutaj już Marcin Tybura stał się faworytem, bo był underdogiem w tym pojedynku, ale to będzie piekielnie ciężka walka z Dinizem. Uważam, że Diniz ma tutaj wszelkie narzędzia, jeśli utrzyma tą walkę na nogach, żeby zarówno i znokautować, jak i wypunktować Marcina na pewnym dystansie. Także fajna walka w ogóle. Fajna walka, no gdyby to nie było też shortem, to no i też Marcin Tybura w Ankosie, tak? Się przygotowuje? Tak. No właśnie, to jest kolejny też ten aspekt tego, że nie ma Andrzeja Kościelskiego. Ale jeszcze tu może być taki plus, że on przyjedzie z Michałem Andryszakiem, a Michał Andryszak to jest jego główny sparring partner od lat. Tak. Może coś tutaj pomoże. No ja uważam, że to będzie, może być ciężka walka, no ale też pamiętajmy, że Carl Williams a Marcin Tybura są troszeczkę dwa światy moim zdaniem. Tak, tylko że widzisz, Carl Williams akurat pod kątem zapasów to jest mega dobry zawodnik. Bardzo dobry zawodnik. I... Zgadzam się, ale uważam, że Marcin Tybura ma lepsze zapasy pod MMA. Bardziej skrojone pod MMA. Wiesz, bo to ten mały szczegół ma w chuj znaczenie moim zdaniem. Oczywiście, jeżeli Marcin Tybura nie popełni jakichś głupich błędów, a niestety w ostatniej walce popełnił, chociaż w parterze taki głupi błąd, to powinien ten pojedynek według mnie pewnie wygrać. Nie może też oczywiście dawać się bić w stójce, bo tam z Dinizem będzie miał naprawdę ciężką przeprawę. Tu trzeba sobie to troszeczkę popunktować i od razu szukać jakiegoś opcji klinczu i parteru i tam to próbować, więc to się nie będę rozwodził. No musi uważać, no bo Diniz, tak jak ty mówisz, pcha UFC i wydaje mi się, że to też będzie... Tak. To też pamiętajmy zawodnik Glory, on tak? Tak. Też był przygotowany, no bo on miał walkę zakontraktowaną z Derekiem Lewisem, to był 2 listopada, no to ma... Więc to jest już kierunek, tak, odpowiedzieliśmy sobie, że UFC go pcha na bank. No jeżeli gość dostaje w trzeciej walce w UFC Derricka Lewisa, sorry. To już o czym świadczy, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj no musi uważać, no stójce będzie na pewno... groźny Diniz, no ale ja tutaj wierzę w Marcina i mam nadzieję, że ten pojedynek wygra dość gładko, no bo niestety trzeba powiedzieć wprost, że wygrana nikt mu nie daje, a porażka no dużo mu zabierze, no, w ten sposób. To trzymajmy. Dobra. Trzymamy kciuki. Te drugie zwycięstwo w tym roku w UFC, bo jak przegra jeszcze Marcin dodatkowo, to już fatalne liczby będą ogólnie dla Polaków. To jest jedyne zwycięstwo w tym roku miał Mateusz Rzembecki. Nie, to jest źle przedstawiane, bo, bo tam Marcin Prachny miał przecież ten, Łukasz Brzeski przecież miał zwycięstwo. Tak, seria, dobra, tak. Czy jeszcze Gamer miał zwycięstwo na początku roku, więc chodzi bardziej o serię, no którą przerwał Mateusz Rzembecki, ale szybko dziewczyny zaczęły drugą serię, więc, więc już mamy dwie po świetnych chyba tam, nie wiem, 11 czy 12 porażek z rzędu. Z Polaków, to teraz mamy jedno zwycięstwo i kolejne dwie, więc. Ogólnie te liczby i tak, pewnie nie wiem, jak to tam wyglądało na przestrzeni roku, ale ogólnie i tak te liczby są na minus chyba dosyć wyraźnie. No bardzo na minus, jeśli chodzi o UFC. Dobra, już możemy kończyć. Kolejny podcast Loco of MMA. Za uwagę dziękuję wam, Szymon Słoń. Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę pewnie na KSW 100. I Bartosz Oleś, cześć, trzymajcie się, pozdrówki dla wszystkich.